Dzień dobry, tym razem z panem Mateuszem Machajem porozmawiamy o Austriackiej Szkole Ekonomii. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Jak moi widzowie wiedzą, i może fani pana Mateusza Machaja może nie wiedzą, ale ja jestem bardzo krytyczny wobec Austriackiej Szkoły Ekonomii. Wynika to z kilku takich, można to powiedzieć, tendencji, które się pojawiają, gdy ktoś broni Austriackiej Szkoły Ekonomii. Jest kilka takich nieodpowiedzianych pytań, które w sumie zawsze chciałem zadać komuś, kto broni tej szkoły myślenia o ekonomii. No więc pierwszym takim tematem to przede wszystkim byłoby to, że ja mam takie wrażenie zawsze, jak się mówi o Austriackiej Szkole Ekonomii, jak się w ogóle mówi o ideach wolnorynkowych, ale Friedmanizmie o dziwo jest to troszkę słabsze wrażenie, mimo że może powinno być silniejsze, ale jest słabsze. Takie, że przecież jest wiele sposobów, na które powstał zrąb kapitalizmu i wielkiego kapitału w różnych krajach, prawda? Są kraje typu na przykład Japonia czy Prusy, gdzie w dużym stopniu to państwo stworzyło tą klasę kupiecko-biznesową. Zgodzi się pan, prawda? To znaczy, nie wiem, czy bym się z tym zgodził, ale ja zresztą, no powiedzmy, z historii gospodarczej czuję się, oj, przepraszam, nie wyciszyłem telefonu, z historii gospodarczej się czuję raczej słabo, więc jak gdyby żadnych definitywnych sądów ode mnie pan na temat, może trochę z Anglią, trochę lepiej. Dobrze, ale to jest tylko taka zagajka. Ale jak gdyby pytanie o stworzenie, bo z historią jest zawsze tak, to od razu odpowiem, bo to ta historia, a teoria to jest zawsze ciekawy temat, dlatego że jak mówimy o historii, to pan dobrze wie, że historia to jest taka mieszanka wielu czynników naraz, które razem występują zawsze, nie? I każdy czynnik się przykłada w jakąś stronę, powodując jakieś tam efekty. I teraz pytanie, czy pewne incydentalne czynniki, które występują, gdzieś tam wystąpiły, to są czynniki esencjonalne dla tego procesu, co zaszło, czy nie? I oczywiście bez wątpienia się zgodzę z tym, że ogromną rolę na kształtowanie się przemysłu miała polityka, jakaś tam, powiedzielibyśmy, quasi-merkantylistyczna w wieku XIX w tych krajach. Natomiast pytanie, do jakiego stopnia to jest esencjonalne? Czyli takie, że faktyczna budowa taka głęboko rynkowego społeczeństwa to jest coś, co wymagało takiego właśnie pstryknięcia odgórnego i bez tego na pewno by coś takiego nie nastąpiło. I z tym bym raczej polemizował, bo w innych krajach niekoniecznie coś takiego występowało i no, pewne przemiany kulturowo-instytucjonalne, nazwijmy to, które zaszły, na przykład Anglia, czy chociaż w Stanach Zjednoczonych też protekcjonizm był, chociaż głównie z przyczyn fiskalnych, były w stanie jak gdyby rozwinąć tą klasę średnią z powodu tych właśnie przemian społecznych i politycznych, które zachodziły generalnie w tych krajach tak zwanych zachodnich, plus powiedzmy Japonia. No i tutaj będzie taka pierwszy bone of contention, taka pierwsza kość niezgody, ponieważ właśnie wydaje mi się, że Austriacka Szkoła Ekonomii wbrew swojej nazwie jest bardzo nastawiona ten, powiedzmy, anglo-holenderski wzorzec gospodarczy i zasadniczo mam takie wrażenie, że kiedy właśnie mowa jest o tym, skąd się bierze wielki kapitał, ja się mogę najwyżej zgodzić z tym, że rzeczywiście bez roli państwa być może by to też powstało. Wielki biznes na przykład w Prusach, który stworzył Fryderyk Wielki, to było kontynuowane później w XIX wieku, on właściwie klasę wielkich kupców dopiero stworzył, musiał też zrobić własny bank, ponieważ środki, którymi dysponowali prywatni przedsiębiorcy, tacy nie wiem, jak Spitzberger und Daun na przykład, którzy mieli taką firmę zbrojeniową, to nie była ta skala w większości przypadków, która by mogła nadać jakby rozpędu temu biznesowi. W związku z tym on to wziął w swoje ręce i to nie jest jedyny oczywiście taki przypadek. Politykę merkantylistyczną głównie się kojarzy z Francją Colberta, ale ja właśnie wolę się trzymać tego przykładu Prus, bo on więcej pokazuje właśnie tej kontynuacji potem handlu i później także bankowości, wszelkiego rodzaju działalności ekonomicznej. Mamy też podobną sytuację w XIX-wiecznej Japonii ery Meiji właśnie, gdzie wprost samurajowie tworzący, politycy wywodzący się głównie z samurajów, tworzący tą nową republikę Meiji, czy też to nowe cesarstwo Meiji, ale w sensie, że nowe państwo,
oni po prostu swoich ulubionych inżynierów wybrali i po prostu i te firmy dali do prowadzenia. Podobne zjawisko jeszcze kilka razy można obserwować w historii ludzkości, w historii ekonomicznej, na przykład w Indiach po wyzwoleniu się od Brytyjczyków. To też przecież te wszystkie koncerny Mittal, Tata i tak dalej, to przecież to nie są firmy, które powstały w naturalny sposób. Tutaj się pan chyba zgodzi, prawda? Nie, nie, więc... pełna, tak, tak. A ja bym jeszcze dorzucił co innego. Trzecią RP. Przecież no jak gdyby, jak zaczyna się gospodarka rynkowa w pewnym momencie, czy wprowadzamy mechanizmy rynkowe, które jakoś tam działają według jakichś scenariuszy efektywności, nawet jak to jest, oczywiście jak mówię gospodarka rynkowa, żeby to było ścisłe, nie chodzi mi o wyidealizowaną, utopijną wersję państwa nocnego stróża, tylko takie, gdzie jest dominacja mechanizmu rynkowego, gdzie jest rynek kapitałowy, jakiś tam rynek finansowy swobodny, nawet jak są regulacje. Państwo może tam mieć jakiś zakres, ale to cały czas jest mieszana gospodarka rynkowa. Czyli to, co i ja popieram. Tak, no to znaczy tak, pan tak przecież nie jest przeciwnikiem gospodarki rynkowej, tak? Nie, generalnie. No właśnie. I teraz tak, jak się zaczyna gospodarka rynkowa, bo nie w jakim kraju, no to zawsze ona się zaczyna z jakimś bagażem własnościowym, nazwijmy to. Ktoś po prostu ma jakieś zasoby i te zasoby mogą być zdobyte w sposób polityczny albo w sposób wątpliwy moralnie, etc. No i przecież trzecia RP to też jest taki przypadek, gdzie nie doszło do jakiejś utopijnej denacjonalizacji zasobów, takiej, że, znaczy były te scenariusze, prawda, NFI i tak dalej, czy tak jak kuponówka w Czechach, no ale wszyscy wiemy, że znaczy generalnie te scenariusze jednak nie były tak równościowe czy egalitarne, jak mogłoby się wydawać, że porozdawaliśmy równo zasoby i potem liderzy się wykształcili spontanicznie, naturalnie z tego, tak? To tak nie wyglądało, więc jak gdyby ten bagaż poprzedniego systemu, on jest do zauważenia wszędzie. Zresztą no w Wielkiej Brytanii też trudno powiedzieć, że ta klasa własnościowa w pełni to była klasa, która jakoś się na zasadach rynkowych w pełni wykształciła. Nie, no zawsze jest ten nierówny start gdzieś tam na początku. Często jest też tak, że związany z klasą polityczną, która te reformy przeprowadza, no bo ta gospodarka rynkowa nie jest wprowadzana, czy otwieranie bardziej gospodarki na scenariusze tak zwane rynkowe, ono nie następuje po jakiejś rewolucji chwalebnej autentycznie, tylko gdzieś tam jest jakaś przemiana na szczytach władzy, albo krwawa, albo nie. No dobrze, ale w przypadku Polski to mamy do czynienia co najwyżej z odtwarzaniem przemysłu czy czymś takim. Mamy do czynienia z prywatyzacją, która wbrew swojej nazwie, wbrew temu, że używa się słowa reprywatyzacja, nie jest reprywatyzacją, bo to by trzeba panu Wydlowi oddać jego czekoladę po prostu, albo coś w tym stylu. Więc tutaj oczywiście zgoda, ale wróćmy do tego momentu, kiedy te państwa rzeczywiście tworzą te przemysły i wielki handel po raz pierwszy. To ja mam takie wrażenie, że zwolennicy ultrawolnego rynku, może tak powiem, tak? Czyli takiej tendencji do myślenia, że kiedy państwo się za coś weźmie, to jest to albo kontrproduktywne, albo przeszkadza, albo nie jest to potrzebne przynajmniej, właściwie w żadnym przypadku, mają taką tendencję do posługiwania się tym holendersko-anglosaskim modelem, zwłaszcza amerykańskim, modelem wzrostu ekonomicznego, kiedy rzeczywiście no, w przypadku Anglii też jako historyk zauważyłem, że była taka szlachta miejska, tak zwana gentry, która nie brzydziła się handlem, przeciwnie do takiej tradycyjnej szlachty i przeciwnie do szlachty nawet drobnej w Hiszpanii czy we Francji. To też nie był to taki problem. Chociaż w Hiszpanii to było tak trochę, że szlachta, jeżeli to był duży handel, to okej, okay. Jeżeli to był mały kramik, to nie, to szkodziło. We Francji jeszcze trochę inaczej. W każdym razie wiadomo, że gentry była dosyć wyjątkowa w tym swoim probiznesowym podejściu. I można tam powiedzieć, że rzeczywiście z tego tłumu ludzi, którzy dysponują jakimś tam majątkiem ziemskim lub miejskim i oni idą w biznes, rzeczywiście tutaj państwo być może trochę przeszkadza nawet, bo są monopole państwowe dynastii Stuartów, prawda, na przykład Jakub I i Karol I w wieku XVII, pierwsza połowa wieku XVII, co chwilę jakieś monopole dla swoich ulubieńców, na to strasznie utyskiwała właśnie ta szlachta gentry i wspominała czasy Elżbiety Wielkiej, prawda? To były te lepsze czasy, złote wieki i między innymi dlatego, że nie było tych przeklętych monopoli. I wydaje mi się, że to takie myślenie o ekonomii, które gdzieś tam jest sfokusowane na Miltona Friedmana albo na szkołę austriacką, ale w tej wersji, kiedy szkoła austriacka się de facto przeprowadza do Stanów Zjednoczonych, pokazuje, ma tą tendencję właśnie taką
myślenia w kategorii tego gentry, że państwo jest zawsze zbędne, zawsze tylko przeszkadza, podczas gdy no właśnie wymieniliśmy szereg państw, można by wymienić kolejny szereg, których nie byłoby w ogóle wielkiej własności, takiej, która by nadawała się do robienia biznesu, poza jakimś tam rolnym, wiadomo, nie wiem, tam ziemianie, obszarnicy, jak to pan ich tam chciałby nazwać, no to wiadomo, że to nie jest jakaś wybitnie rozwojowa ekonomia, każdy dąży do tego, żeby mieć przemysł, usługi i handel, a nie tylko rolnictwo, więc pozostawiamy tych ziemian powiedzmy obok. No i w związku z tym są kraje, w których ten proces by się w ogóle nie odbył, gdyby nie państwo. I teraz ja rozumiem, że pan domniemuje, że być może by się taki proces odbył tylko później, czyli na przykład nie w latach 1880 w Japonii, tylko na przykład 1910, albo nie w Prusach w XVIII wieku, tylko na przykład w połowie XIX. To jasne, nie znamy nigdy tych alternatywnych dziejów, to jest zawsze ten problem. Dlatego zarówno historia, jak i ekonomia nie mogą być naukami ścisłymi, bo nie mamy laboratoriów rzeczy ludzkich, prawda? Natomiast zastanawiam się, przepraszam, takie długie pytanie, postaram się następne krótsze. Następne pytania są dużo prostsze tak naprawdę. To jest to najbardziej skomplikowane. Na początek żeśmy mieli to z głowy. W każdym razie jest to troszkę, tak to wygląda, że te specyficzne warunki, które są bardziej nietypowe niż typowe, czyli te anglosaskie powiedzmy w skrócie, upraszczając, to one stanowią rodzaj takiej broni międzynarodowej polityce, która mówi, że nie wolno wam tworzyć po prostu takiego przemysłu, albo że to było źle, że kiedyś tak zrobiono, bo to powinno iść jakoś tak wewnętrznie od społeczeństwa i że to jest po prostu taka doktryna anglosasko-anarchistyczna i ona... Niektórzy nawet tak to interpretują, to znaczy może nie tak jak ja to robię, oni trochę przesadzają jakby w te lewicowe klimaty, które mi są obce, czyli na przykład mówią o konsensusie waszyngtońskim jako jakimś rodzaju jakiejś neoimperialnej polityki, ja to krytykuję, to jest bzdura, ale może być mimo to jakiś taki dryk, rozumie pan, taki dryk anarchizująco-antypaństwowy, który idzie po prostu za daleko. I potem jak to jeszcze zostaje zwulgaryzowane w formie masowej, to austriacka szkoła ekonomii, podobnie jak friedmanizm, tylko mniej, a to później wyjaśnię, dlaczego mi się wydaje, że mniej, ten friedmanizm, staje się taką ideologią niechęci, nienawiści do państwa per se i mniej ideologią ekonomiczną. Co pan sądzi o takim ujęciu spraw? Znaczy, ja myślę, że często, szczególnie w popularnych dyskusjach, tutaj nam się trochę nachodzą te kwestie normatywne i kwestie pozytywne. Tak, no, czyli to klasyczne humorskie, znaczy ja przynajmniej w sumie nigdy w żadnym materiałów nie słyszałem, czy pan się ustosunkował do tego rozdziału Huma, czy pan go akceptuje, czy nie, prawda, że różnica jest między analizą stanów, znaczy analizą pozytywną, to jak funkcjonuje świat, a sugestiami tego, jak powinien świat wyglądać i co należy zrobić, żeby ten świat zmienić. Z punktu widzenia ekonomii, i to mówię celowo teraz ekonomii, a nawet nie austriackiej ekonomii, tylko z punktu widzenia ekonomii tak naprawdę my możemy analizować różne alternatywy, które są dostępne i modelować jakoś, nazwijmy to, różnymi metodami, też nie ma zgody co do tych metod, ale jakoś tam modelować, czy uteoretyzowywać to, co widzimy i mówić, że no, każde postępowanie ma jakieś swoje koszty i każde postępowanie ma jakieś swoje benefity. I z punktu widzenia właśnie tego przypadku historycznego, czy w ogóle różnych przypadków historycznych, zresztą tak naprawdę każdy z nich powinien być analizowany osobno, tak? Więc też nawet dwóch krajów nie powinniśmy wrzucać do jednego worka, bo każdy kraj ma swoją unikatową historię. I jak gdyby analizując to, co się stało, że na przykład jakiś kraj się rozwinął i na przykład w tym kraju powiedzmy, no nie wiem, bo to też pytanie jest takie, na czym polegała ta interwencja? Czy ona polegała po prostu na tym, że była klasa posiadaczy politycznych, która wtedy zaczęła inwestować swoje środki i rozwijać przemysł? No to jest trochę inny scenariusz na przykład niż taka sugestia, że klasa polityczna nagle wprowadziła opodatkowanie reszty biednej społeczeństwa po to, żeby dofinansowywać budowanie jakiegoś przemysłu. Z kolei jeszcze inny scenariusz to jest taki, że klasa polityczna zaczęła wprowadzać cła większe na zewnętrzne produkty importowane po to, żeby budować przemysł. I każdy z tych przypadków w zasadzie to jest inny scenariusz, to jest inne narzędzie i wymaga innego rodzaju analizy.
I ta analiza tak naprawdę powinna być pozytywna w tym znaczeniu, nawet jeśli jest błędna, bo to też jest istotna rzecz. Analizy pozytywne są analizami pozytywnymi, ale ciągle mogą być błędne. Tak? Coś może aspirować do tego, żeby nie mówić, jak świat powinien wyglądać, tylko jak wygląda, a jednocześnie nie mieć całkowicie racji. I po prostu austriacka szkoła, ale ja bym tutaj nawet nie doszukiwał się wielkich różnic między szkołą austriacką, powiem szczerze, a tym tak zwanym głównym nurtem, bo generalnie konsensus jest taki w głównym nurcie ekonomii, to Austriaków bym nie wybijał naprzód odróżniających się, zresztą jak będziemy mieli chwilę, to mogę powiedzieć, gdzie mi się wydaje, gdzie najbardziej Austriacy stają w poprzek tego, co się mówi w ekonomii głównego nurtu, tak zwanej, czy no, ten główny nurt to też taki termin, trochę słowo kluczyk, nie? To powiedziałbym, że właśnie tutaj raczej, jak poczytamy sobie inne opracowania dotyczące teorii wzrostu, tak, weźmiemy sobie tego Acemoglu na przykład słynnego, czy weźmiemy sobie opracowania Clarka, albo weźmiemy sobie inne te na granicy historii gospodarczej, te, które pewnie panu by się najbardziej podobały i może wobec których pewnie najwięcej miał pan by polemicznych kwestii do powiedzenia do każdego z autorów, to zobaczymy, że jakoś Austriacy nie wyróżniają się jakoś znacząco, tak? Znaczy mało kto podnosi argument, o, mógłbym tutaj przywołać słowa Keynesa swego czasu, który użył ich do przypadku wielkiego kryzysu, ale one się jeszcze lepiej stosują do właśnie teorii, ja to nazywam bardzo długookresowego wzrostu, czyli nie teorii wzrostu w skali 10 lat, ale w skali 50 lat, tak jak patrzymy na te skoki cywilizacyjne. To Keynes kiedyś powiedział, że no, teoria makroekonomii powinna się skupiać nie na kierunku zatrudnienia, ale nie na kierunku zatrudnienia, a na wolumenie zatrudnienia. I trochę tak samo mogliśmy powiedzieć tutaj. Te przypadki, o których rozmawiamy, trzeba sobie zadać pytanie, czy one wpływają raczej na kierunek zatrudnienia, czy one wpływają na wolumen zatrudnienia. No i tak jak mówię, ja nie mam generalnie wyrobionej skrajnej opinii na temat tej interpretacji industrializacji ogólnie. Bardzo polecam, o tym wspominałem panu w mailu, książkę McCloskey, ale też głównie pod kątem tego, jak krytykuje innych autorów, niekoniecznie pod kątem jej pozytywnej teorii. Ją można uznać za przedstawiciela szkoły austriackiej właśnie. Ale wydaje się, że jednak te narzędzia, o których pan wspomina, to jest głównie taki kierunek zatrudnienia, to znaczy pewne strony posiadają jakieś zasoby i coś z tymi zasobami robią i w zasadzie w tym samym czasie są pewnie inne kraje, w których też klasa polityczna ma spore zasoby, no ale coś z nimi robi takiego, robi z nimi coś w takim otoczeniu instytucjonalnym, że to nie skutkuje tą taką eksplozją industrializacyjną, szczególnie, że też pamiętajmy, że no ten przemysł na początku i w Polsce w latach 90. to samo, on jest po prostu jakiś mikroskopijny w porównaniu do tego, co jest kilkanaście, 20 lat później, a w wielu innych krajach też są pewne takie opresyjne, autorytarne narzędzia i one nie skutkują tym, że mamy ten wzrost poziomu dobrobytu o 15 razy, tak, czy tam 30 razy, zależy oczywiście jak liczyć. Nie no, na pewno, tylko że ja bym powiedział tak, że kraje industrialne, które produkują sprzęt, produkują produkty, które mają wysoką jakość, robią to w dużej ilości i są dzięki temu potęgami przemysłowymi, takich krajów dużo nie ma, więc de facto są to kilka krajów zachodnich, Japonia, Korea Południowa, jeszcze kilka. Więc w związku z tym tych historii aż tak dużo nie ma i wydaje mi się, że ta historia właśnie Czeboli, historia tych Kigiretsu, a później Zajbatsu, historia niemieckich tych wszystkich 4D, tak, Deutsche Bank, Dresdner Bank i tak dalej, historia tych też wspomnianych przez państwo we Francji, Credit Mobilier i tak dalej, i tak dalej, historia Renault, historia stoczni i tak dalej, że mamy o wiele częściej do czynienia z sytuacją, kiedy to państwo wydaje ten decydujący, jakby sprzyjający push do stworzenia tego industrialnego świata. Natomiast mam wrażenie, że przedstawiciele austriackiej szkoły ekonomii analizują cały czas przypadek angloamerykański, w którym można się zastanowić, bo na przykład Brytyjczycy przez to właśnie, że państwo niespecjalnie się interesowało industrią, przegrali tą industrię w drugiej połowie XIX wieku. Czyli gdyby tak poszli, tak właśnie poszli radośnie w tworzeniu na swoich własnych barkach, no i przegrali z tą industrią pruską, a nawet z francuską zaczynali przegrywać i amerykańską też zresztą.
Ameryka była na początku swojej działalności państwem dosyć mocno protekcjonistycznym na zewnątrz, więc i nawet wymusiła protekcjonizację w XIX wieku innych krajów, więc mamy do czynienia i to z taką sytuacją, że raczej tam, gdzie protekcjonizm, tam się cokolwiek utoczy, że tak powiem. To jest ciekawe, co pan mówił o tej lokacji siły, relokacji siły roboczej, czy też wytwórczej, czy też wzrostu całego rozmiaru gospodarki. No wiadomo, że niechęć do merkantylizmu polega na tym dzisiaj, że merkantyliści wyobrażali sobie, że muszą kogoś wypchnąć z rynku, żeby samemu się tam wepchnąć. I to było bardzo wojnogenne, że tak powiem, konfliktogenne. I dlatego na przykład Colbert zrobił sobie właśnie, namówił Ludwika XIV, żeby zrobić wycieczkę do Holandii i zniszczyć im przemysł i w ten sposób i kupiectwo, i w ten sposób zająć więc większe miejsce tego tortu. Niektórzy mówią, że to jest taka pani Mirat, która napisała, Ines chyba, Mirat, która napisała biografię Colberta i ona mówiła, że Colbert był pod wpływem tomizmu, że on sobie nie umiał za bardzo wyobrazić, że można powiększyć cały rynek, więc w związku z tym to jest ten problem z merkantylizmem, no ale później merkantylizm jeszcze podlega różnym tam fluktuacjom. W każdym razie mi się czasem wydaje, że ta austriacka szkoła ekonomii, głosząc niechęć do państwa, też ulega takim właśnie ograniczeniom merkantylistyczno-podobnym. To znaczy, że jeżeli państwo gdzieś tam wydatkuje więcej pieniędzy z podatków, zbierze większe podatki i włoży to w stocznie lub porty lotnicze, to gdzieś tam indziej państwo straci. A przecież wiemy z naoczności, tak, wiemy z doświadczenia, że jeżeli jakieś państwo dysponuje portem lotniczym albo w ogóle portem, no to tam w ogóle mają możliwość niektóre inwestycje się dopiero pojawić, których nie było wcześniej, więc jest tak zwana sytuacja no, N+, tak? No, nie ma tutaj przerzucenia z pustego w próżne, jak się to często lubi sugerować, tylko mamy to dodanie, prawda, do wielkości gospodarki. Więc ja mam takie wrażenie czasem, jakby przedstawiciele austriackiej szkoły się zmówili, żeby nie mówić o tych sytuacjach, kiedy państwo wkroczyło i zrobiło to celowo. Natomiast nie wiem, ile razy już czytałem rozmaite artykuły napisane przez ludzi austriacko podobnych w ekonomii, którzy zawsze wytykali, że gdzieś tam powstało jakieś lotnisko, które państwo zbudowało, a no, ono się nie przydaje, bo ten ruch nie był na tyle intensywny, żeby móc sobie roić takie wielkie wyobrażenia w związku z rolą tego lotniska. Tak? Takie rzeczy tak, ale stworzenie przemysłu, który później działa, konkuruje i potem trafia w końcu w prywatne ręce, ale został stworzony w inny sposób, bo przecież te Dresdner Banki i te wszystkie inne Czebole i tak dalej, to wszystko trafiło w końcu do prywatnych rąk, że to jest jakiś przypadek szczególny i tu nie ma w ogóle o czym mówić. Także mam takie wrażenie, że przez tą wybiórczość narracji austriacka szkoła ekonomii popada w coś podobnego, w co popadali XVII-wieczni merkantyliści z jednej strony, a z drugiej strony jest to wybór dyskursu ideologiczny, a nie ekonomiczny. I to jest właśnie to, co mi doskwiera najbardziej. Co pan na to? To znaczy tak, dwie rzeczy. Zacząłbym od tej pierwszej, czyli ten protekcjonizm Stanów Zjednoczonych i Prus. Pamiętajmy o tym, że to jest coś, co bywa nazywane w literaturze analizą ekologiczną, czyli patrzenia na całe grupy, tak, że patrzymy na całą grupę jakąś, na cały kraj, że coś się w nim działo i w tym kraju no, działo się to, że był ten większy protekcjonizm, bo chcę konkretnie teraz o protekcjonizmie powiedzieć, czyli w wybranym narzędziu interwencjonistycznym, tak, że był protekcjonizm i w tych krajach nastąpiła industrializacja. No tutaj mogę przywołać opracowanie Irwina, który austriackim ekonomistą nie jest. Tutaj notabene też nawiązuje jak gdyby do tego, że w tej kwestii Austriacy nie są odmienni od tego, co reprezentuje większość profesji ekonomicznej. Irwin przeprowadził taką analizę, która polemizowała z tymi tezami Chana, tego od tych Samarytan i Kicking the Ladder, chyba ta książka się nazywała, tak? Gdzie on właśnie sugerował, że tutaj kraje się zindustrializowały protekcyjnie, a potem się otworzyły na wolny handel i chcą gnębić inne kraje biedniejsze, które
które próbują tą samą ścieżkę zrobić. No Irwin zrobił prostą rzecz, on powiedział tak, no rzeczywiście zrobił po prostu dokładniejszą analizę empiryczną, czyli wziął ekologiczne dane i porozbijał je na konkretne branże. I z jego analizy industrializacji się okazało, że ta industrializacja, znaczy ta wartość dodana rosła, notabene to, o czym pan mówi, to jest w drugiej części, to jest jak gdyby wzrost wartości dodanej generalnie, tak, że gdzieś środki idą w jakieś branże i to powoduje pewną wartość dodaną, nie tam, że tu 100 zabrano, tu 100 się pojawiło, tylko że za jakiś czas 100 zabrane stąd dało 150 w innym miejscu, to ta analiza przyrostu wartości pokazuje, że największe przyrosty wartości były w tych branżach, które nie miały ekspozycji na handel zagraniczny, takiej, że protekcjonizm miał im pomagać, tylko wprost przeciwnie, że te branże najbardziej rozkwitały, które tak naprawdę mogły tracić, dlatego że musiały płacić więcej za import albo musiały płacić drożej krajowym producentom. Więc akurat to konkretne narzędzie, o którym pan mówi, protekcjonizmu w Prusach i w Stanach Zjednoczonych mi nie pasuje do gruntowniejszej. Ja nie mówię, to pan mówi o protekcjonizmie więcej niż ja. Ja mówiłem raczej o tym, że w ogóle państwo przyjmuje w swoje ręce w ogóle nadawanie kierunku całej gospodarce poprzez tworzenie w ogóle ludzi, poprzez tworzenie fabryk i stawianie na ich czele inżynierów czy swoich, nawet kolesi rządowych, wszystko jedno, byleby się na tym znali i później to startuje. Trochę jak w Chinach, tak? Tak, natomiast krytykowanie tego typu działań ja widzę raczej ze strony Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, i które nie powstały w ten sposób zasadniczo i które mam wrażenie, że to jest jakby część anglosaskiej ideologii w polityce zagranicznej. Można to nazwać konsensusem waszyngtońskim czy czymś, czy jakimś takim innym tego typu no, przygotowaniach, ale ja myślę, że to jest znacznie starsze i szersze. To jest taki po prostu odruch psychologiczny. Tak jak na przykład Francuzi zbudowali sobie policję w Paryżu w XVII wieku, a Anglicy czekali na to do XIX wieku, prawda? Bo policja, ojej, przymus, ojej, państwo. Więc ja to składam trochę na tę kulturową sytuację i na wytyczenie całej nowej, jakby nie tylko sekcji rynku, ale też sekcji społeczeństwa, fabrykantów, prawda? Więc tu nie chodzi tylko o protekcjonizm. Akurat protekcjonizm mi się wydaje tu najmniej istotny niż to, że państwo pomaga, bo jeżeli państwo pomaga, no to państwo też pomaga uporać się z konkurencją z zewnątrz, prawda? Protekcjonizm nie zawsze jest potrzebny, chociaż czasem oczywiście było to jednocześnie stosowane, tylko sprostować chciałem. Czyli konkretnie o jakie narzędzia chodzi w tym wypadku, jakoś tak, gdybyśmy uściślili, że co państwo dokładnie zrobiło, co pana zdaniem miało pozytywny wpływ na wzrost, taki, że przyspieszyło o kilka lat tą industrializację? No nawet nie od kilka, tylko dziesiątki i dziesięciolecia i mnóstwo lat. To znaczy chodzi o to, że przede wszystkim państwo dawało kredyty praktycznie po takich warunkach, że niemal samobójczych dla państwa, a jednak to wszystko wystartowało. Po prostu państwo zaczęło budować te kwestie. Tutaj oczywiście przypadek Indii, Japonii i Prus jest inny. Jeszcze przypadek Prus w różnych epokach jest też inny. Ale zasadniczo sprowadzało się to do tworzenia funduszu państwowego dla tych firm, żeby one powstały, dla tych przedsiębiorstw, żeby one powstały. Jeżeli chodzi o protekcjonizm, to moje spojrzenie na protekcjonizm jest zupełnie jakby w innych dziedzinach. Ja nie jestem taki przekonany, czy protekcjonizm jest czymś skutecznym akurat, dlatego tutaj, ponieważ pan mi trochę skręcał w ten protekcjonizm, to stwierdziłem, że tu zareaguję, ponieważ to ja nie od tych. Ja uważam, że protekcjonizm jest raczej przydatny, kiedy ktoś łamie reguły handlu międzynarodowego, jak na przykład Chiny czy Rosja, to wtedy protekcjonizm ma jakiś, nie wiem, moralno-polityczny sens bardziej. Natomiast jeżeli państwo daje kredyty, z podatków wspiera startujące przedsiębiorstwa, czyli raczej startupy państwowe, takie coś takiego bardziej, dzisiaj to jest może mniej spektakularne niż kiedyś i przez to nie tak popularne, ale jednak, czyli wydaje mi się, że to jest tutaj decydujące, a nie protekcjonistyczne mechanizmy. No przecież Ameryka jest jednocześnie, właśnie tworzy swój biznes sama, a jednocześnie stosuje protekcjonizm, prawda? Więc to też cię nie wyklucza. No i właśnie wydaje mi się, że ten model anglosaski, sam pomysł, że państwo może postawić firmę i potem dać ją prywaciarzom do prowadzenia dalej albo inżynierom, jest dla anglosasów jakiś nienawistny i oni, i być może dla Austriaków też kiedyś był.
niektórych. I dlatego wydaje mi się, że nie potrafią oni docenić tego, jakie. Jeszcze jest jedno do tego dodam, bo chciałem i tak to zadać w kolejnym pytaniu. To znaczy, są takie inwestycje, które jeżeli nie ma żadnych Elonów, Musków, to nikt nie ma na tyle odwagi, żeby je popełnić, że tak powiem. Czyli na przykład właśnie lotniska czy porty dla statków. To są takie rzeczy, które, przy których państwo jest w zasadzie niezbędne. Więc tym bardziej dziwię się zawsze i nawet dziś. Więc mimo tego rozrostu międzynarodowych korporacji, tym, że oni mają naprawdę dużo pieniędzy, nawet czasem więcej niż niektóre państwa, ja znam te listy, prawda? Ale jakby to niewiele zmienia tutaj. Co pan na to? Z lotniskami to moim zdaniem mi się wydaje, że to jest kwestia głównie bardziej bezpieczeństwa narodowego, bo zresztą lotniska generalnie, jak się popatrzy z tego, co pamiętam, na bilansy lotnisk, to lotniska się samofinansują. W sensie one się finansują po prostu z opłat, które są na przewoźników i na pasażerów nakładane. One nie są jakoś dotowane. W Stanach Zjednoczonych też większość lotnisk, chyba podaj, może jedno lotnisko jest prywatne, z tego co kojarzę, ale jest na przykład program rozważający prywatyzację lotnisk. Natomiast mi się wydaje, że główna przyczyna akurat w przypadku lotnisk tego, że lotniska nie są budowane przez sektor prywatny, to jest po prostu no, model wynikający z wyboru takiego bardziej właśnie obronnego, obrony narodowej, tego, że chce się mieć kontrolę nad niebem. I tutaj raczej bym leżał, że to jest argument nie tyle ekonomiczny, ile bardziej właśnie polityczny z tego względu. Więc myślę, że lotniska, jeżeli lotniska się samofinansują rzeczywiście w większości przypadków, czy mówię akurat tutaj o Stanach Zjednoczonych, moim zdaniem te europejskie lotniska duże też się samofinansują głównie, więc jeżeli one się samofinansują, zresztą jakby się nie samofinansowały, to byłby, myślę, larum podniesione ogromne ze strony pewnych grup, zwłaszcza w Niemczech, czy generalnie na Zachodzie, grup ekologicznych. Więc skoro się samofinansują, no to w takiej sytuacji nie byłoby problemu, żeby od strony stricte ekonomicznej, że mogłyby powstać na zasadzie właśnie korporacyjnej, na zasadzie jakichś spółek. Tylko że tak się nie dzieje pewnie dlatego, że wybór jest, tak jak mówię, związany głównie z tym, z tą chęcią kontroli nieba. No dobrze, ale zanim nawet ono na siebie zarobi, załóżmy, że ma pan rację, tylko że na początku jest i tak ten moment czasowy, gdzie to lotnisko powstaje, o, to jest bardzo trudna i czasochłonna i pieniądzochłonna inwestycja, prawda? W związku z tym po prostu prywatnych przedsiębiorców na to najczęściej po prostu nie stać. Oni wolą bardziej krótkoterminowe, skromniejsze przedsięwzięcia zazwyczaj. Oczywiście są wyjątki, tak jak mówię, ale Elonów, Musków nie jest wielu, więc czy tego typu industrialistów na wielką skalę nie jest wielu, a jeżeli nawet są takie wielkie majątki, to w dzisiejszych czasach to dotyczy raczej sektora usług i tak dalej, a tutaj jednak no, lotnisko jest takim hard pomysłem. Wydaje mi się, że tu nie chodzi tylko o wzorce, tutaj votum separatum wyraźne, wydaje mi się, że nie chodzi tylko o tak zwany infrastrukturę krytyczną, bo rozumiem, że do tego pan raczej pije, prawda? Czyli że są rejony gospodarki, rejony, obiekty po prostu tak ważne dla bezpieczeństwa państwa, że one są jakoś wyłączone z oddziaływania biznesu. Mi się wydaje, że to jest po prostu biznes i tak by się tym specjalnie nie zajął. Zresztą no jest jedno prywatne lotnisko, sam pan powiedział, prawda? Więc no, widzimy tutaj, że coś chyba jest skomplikowanego w tym. W ogóle zauważyłem, że na te tematy właśnie zwolennicy takiego mocnego wolnego rynku nie lubią się wypowiadać i wolą raczej mówić, że jeżeli rząd gdzieś postawił lotnisko, nie wiem, na tak jak na przykład, nie wiem, na jakąś jedną imprezę na przykład i że to w nadziei, że to rozkręci biznes w całym regionie i ono potem stoi zasadniczo puste, to o takiej rzeczy to bardzo chętnie porozmawiają. Natomiast nie za bardzo chętnie o tym, jak bardzo kluczowe są lotniska przecież dla inwestycji i tak dalej. Przecież są takie kraje, które zasadniczo mają tylko piach i ropę.
One nic nie mają, nie mają technologii, nie, wiadomo, kraje arabskie na przykład. No to one bez inwestorów to w ogóle ich nie ma praktycznie. Więc tu jest taka wartość dodana, że aż wielokrotna. Jak pan myśli, skąd się bierze ta niechęć, no bo ta niechęć to chyba się pan zgodzi, że występuje, do zajmowania się tymi tematami. Czemu to tak się dzieje? To znaczy ja, mi się wydaje, że a propos rzekomej niechęci, no powiedziałbym tak. Jeżeli są jakieś branże, które są zarezerwowane, bo rozumiem, że mówimy o tych głównych komercyjnych lotniskach, bo oczywiście jak weźmie się mniejsze lotniska, to jest całkiem sporo prywatnych lotnisk, nie, bo tutaj niektórzy tam widzę w komentarzach też piszą, więc jest dużo prywatnych lotnisk. Tylko pytanie, ten komercyjny ruch wokół miast, no też często ma to związek z tym, że dane miasto na przykład decyduje o zagospodarowaniu przestrzennym, więc jak decyduje o zagospodarowaniu przestrzennym, to też poniekąd ma ten ogromny wpływ decyzyjny na to, gdzie to lotnisko będzie i kto będzie jak gdyby tym lotniskiem zarządzał. Trochę podobnie, no tak jakbyśmy patrzyli na to, że ktoś jest właścicielem budynku i ma powstać stołówka, nie, w tym budynku, no to jednak właściciel budynku ma najwięcej do powiedzenia. No ale prywatne inwestycje też się napotykają na takie ograniczenia czasami. Tak, ale nie, chodzi mi bardziej o to, że no jak jest pewien landlord, tak, i tym landlordem są miasta, plus jest ten, moim zdaniem ten czynnik dotyczący kontroli nieba, moim zdaniem jednak ważny, no to nie dziwi mnie to, a akurat to jest taka branża, w której bym się nie doszukiwał tego, że brak bodźców, bo pan mówi też, że długookresowe inwestycje, ale długookresowe inwestycje, no owszem, po wieku 20 nastąpiło pewne załamanie, ale to raczej nie za sprawą rynku, tylko tego, co się działo przez wojny i przez generalnie politykę państw inflacyjną. Jak na przykład popatrzymy na koniec XIX wieku, początek XX wieku, kiedy mieliśmy do czynienia z brakiem inflacji praktycznie, to istniały rynki już wtedy, tak? A przecież teraz rynek jest dużo bardziej rozwinięty. Już wtedy, nawet właśnie w tych czasach, o których pan mówi, że jest to pchnięcie państwa potrzebne rzekomo, już wtedy istniały rynki na przykład na papiery wartościowe, prywatne, komercyjne, które miały kilkudziesięcioletnie terminy zapadalności. No to jeżeli lotniska się samofinansują, a rynek jest w stanie emitować kilkudziesięcioletnie terminy zapadalności, to naprawdę akurat w przypadku lotnisk nie widziałbym przeszkód, żeby lotniska były prywatne. Znaczy nie widzę jak gdyby tej bariery, że immanentnie jest jakaś niechęć z tego tytułu, no bo jak wezmę te dwie rzeczy ze sobą, czyli to, że jednak kilkudziesięcioletni horyzont istnieje, plus lotniska się samofinansują, no to gdzie problem, nie? No, pewnie w wielu przypadkach się samofinansują, ale i jakby powstają na raty, to prawda, i terminale powstają na raty, bo rozumiem, że to pan ma na myśli. No to pewnie tak, tylko no, wydaje mi się, że mimo wszystko przeznaczenie tak dużej ilości pieniędzy nagle przez lokalny biznes, no to nie jest takie hop, więc wydaje mi się, że tutaj jednak troszeczkę pan upraszcza. No ale dobrze, w każdym razie, a co pan sądzi na przykład o takiej zwulgaryzowanej formie austriackiej szkoły ekonomii, która się też czasem pojawia, takiej popularnej, że państwo generalnie no, tylko przelewa z pustego w próżne. Sam pan powiedział, że tak nie musi być, że może być tak samo udana inwestycja prywatna, jak i państwowa. Tylko że zwolennicy takiej zwulgaryzowanej formy austriackiej szkoły ekonomii i w ogóle tych mocno wolnorynkowych trendów, oni powiedzą, że no dobrze, no to firma sobie nie poradzi na rynku, no ale to rynek jako całość zyskuje. Natomiast jak firma, jak państwo gdzieś przeputa mnóstwo pieniędzy, no to mamy ogromny problem. Dlaczego? Przecież to przeputanie to też jest wydanie, to też trafia do kieszeni jakichś ludzi, więc o co tutaj chodzi? Dlaczego marnowanie pieniędzy i zasobów przez firmę prywatną jest jakby w jakiś sposób neutralne dla rynku, a może nawet pozytywne, ponieważ lepsze firmy się, do tego jeszcze wrócimy, ale bo wydaje mi się, że to wcale tak nie jest, lepsze firmy się pojawiają w miejsce gorszych, natomiast kiedy to zrobi państwo, to jest wielki problem, bo pieniądze z podatków zostały zmarnowane, a przecież one także trafiły
Oczywiście można tutaj się, wszystko komplikuje tutaj oczywiście czynnik międzynarodowy, prawda, bo możemy się zastanawiać, że te pieniądze na przykład zostały wydane jakiejś lewiźnie z Chin i później ona ucieka z pieniędzmi, tak? Najpierw w przetargu dostaje, żąda najmniej pieniędzy, a później ucieka z tymi pieniędzmi nie dokończywszy i później jeszcze trzeba procesować z całymi dziesięcioleciami. Takie rzeczy przecież są. Natomiast więc czynnik tutaj międzynarodowy coś rzeczywiście zmienia, ale no tak samo może być, że firma prywatna ma podwykonawcę z innego kraju i ten sam problem nagle się pojawia, prawda? A firma państwowa może jechać na podwykonawcą wyłącznie krajowych, więc dlaczego jedno jest po prostu przedstawiane jako jakieś skandaliczne marnotrawstwo, chociaż nie musi tym być, a drugie jako coś, co naprawia tego, ten rynek tego Boga, samonaprawiającego się Boga, jak niektórzy mówią, i że to jest cudowne i cieszmy się, i taki darwinizm zdrowy, prawda? Jak to było radosna, jak to było twórcza dekonstrukcja, tak? Twórcza destrukcja. Destrukcja, tak. Albo twórcze niszczenie, czy kreatywna destrukcja, tak. To różnie tłumaczone było, były dwa tłumaczenia Schumpetera i w jednym było wprost kreatywna destrukcja, w innym twórcze niszczenie, więc to tak różnie się przewija to tłumaczenie. Creative destruction w każdym razie. To znaczy tak, jeśli chodzi o tą kwestię przepływu środków, no jak gdyby nie chodzi tylko o przepływ środków, bo jeżeli przepływ środków to jest tylko przepływ środków, no to w sumie nie ma znaczenia, gdzie te środki idą i zawsze jest suma zerowa, prawda? Byśmy powiedzieli trochę jak merkantyliści na arenie międzynarodowej, tak? Jak gdzieś się pojawia plus, to gdzieś musi się pojawiać minus. No i ta inherentna teoria konfliktu rzekoma, gdzie kraje muszą ze sobą walczyć, sprzeczna tak naprawdę z interesami ludzkości długookresowo. Natomiast powiem tak, w każdej decyzji o przepływie środków jest pewna losowość, tak umówmy się, szczególnie jeśli mówimy o inwestowaniu, bo mamy do czynienia z jakąś tam inherentną niepewnością, nie mamy do czynienia z prostym rachunkiem prawdopodobieństwa, w którym sobie możemy wykalkulować, nie wiem, że reszka wypada 50 razy, a orzeł wypada 50 razy, więc jak rzucimy środki na narzucanie monetu, to w 50% wypadnie tak, wypadnie inaczej. I tak samo nie możemy tego zastosować prosto do gospodarki, tak? A nawet jeszcze trudniej. Oczywiście tutaj, znaczy przy rzutach monetą możemy, przepraszam, a przy gospodarce nie możemy, bo tam mamy inherentną niepewność i nie mamy takich łatwych danych pomiarowych. Notabene rzecz, którą zawsze podkreśla szkoła austriacka. To jest też jeden z takich elementów, gdzie ogromny wkład w to mieli Austriacy, ale też na przykład John Maynard Keynes, a propos teorii prawdopodobieństwa. Tutaj akurat jest między nimi zgoda i jeszcze jest do tego Knight ze szkoły chicagowskiej, też to samo. W każdym razie wracając do sedna, no więc skoro mamy pewną losowość, no to oczywiście jak środki pójdą, mamy na przykład podmiot, który zbierze środki na 10 projektów inwestycyjnych, jakikolwiek, publiczny albo prywatny, i rzuci je gdzieś tam w kierunku tych inwestycji, no to niektóre z tych inwestycji po prostu będą trafione, a niektóre z tych inwestycji po prostu będą nietrafione. I nie ma tutaj jak gdyby determinizmu takiego, że jak 10 środków będzie rzuconych przez 10 projektów inwestycyjnych przez podmiot A będzie wspartych, no to tam zawsze 10 będzie sukcesem, a tutaj zawsze 10 nie będzie sukcesem. Albo nawet nie ma tak, że 8, między 7 a 9 będzie na pewno sukcesem tutaj, a tutaj między 4 a 6 będzie tylko sukcesem. Więc jak gdyby nie da się takiej ścisłej zależności ustalić nawet w kategoriach prawdopodobieństwa, czy nawet interwałów jakichś takich, tak jak mamy interwały w naukach ścisłych, czy nawet w naukach medycznych na przykład takie interwały mamy. Natomiast jedna rzecz na pewno, którą możemy stwierdzić przy różnicy między projektami publicznymi a projektami prywatnymi jest taka, że jak ktoś zbiera środki na projekt prywatny, to poniekąd wystawia się na ocenę innych właścicieli prywatnych, innych podmiotów, i musi się liczyć z opinią tych podmiotów, dlatego że tak jak gdyby ta suwerenność decyzji jest rozbita między tego, kto decyduje, a całą resztę, która też ma w posiadaniu kapitał i też konkuruje z tą osobą. Natomiast przy procesie, gdzie państwo coś realizuje, to jest trochę na zasadzie bardziej dekretu, że jest po prostu decyzja i jest przymusowość finansowania. No i teraz pytanie brzmi, czy system, w którym jest taka przymusowość finansowania i podejdźmy do tego nie tak jak pan mówi, że tam skrajnie każdy pieniądz, który jest wydany, bo można uczynić od tej zasady pewne wyjątki, na przykład zwolennicy państwa minimum czynią od tej zasady przecież wyjątki, tak? Na przykład Hayek to nawet trochę dalej szedł niż państwo minimum, bo
Hayek był zwolennikiem trochę większego spektrum działań ze strony państwa, tak? I czy nawet Friedman to samo. Więc nawet czyniąc pewnie wyjątki, wyłączając je już, na przykład twierdząc, że to jest coś absolutnie, tak jak mówi się, sądy, policja, to jest coś, albo obrona narodowa, to jest coś absolutnie kluczowego, czego się nie poddaje klasycznej kalkulacji ekonomicznej, przynajmniej nie w takich czasach, w jakich żyjemy. Zresztą dzisiaj wątpię, żeby ktoś na przykład żyjący w Polsce twierdził, że dałoby się obronę narodową natychmiast sprywatyzować i zostawić prywatnym podmiotom. Więc wyłączając te wyjątki, już zostając przy funkcjonowaniu w samym rynku, pytanie brzmi, dlaczego, znaczy jakie mamy argumenty za tym, bo tutaj troszeczkę ciężar argumentacji spoczywa na tym, kto chce taki scenariusz prowadzić. Jaki jest jak gdyby argument za tym, żeby aparat jakiś tam rządowy, który notabene też jest niedoskonały, jak wiemy, bo pan też na przykład nie należy do fanów na przykład obecnego ładu politycznego, dlaczego aparat, który jest niedoskonały, który w dodatku jak gdyby nie liczy się z tą opinią rynku finansowego poniekąd, nie wystawia się na opinię innych podmiotów, dlaczego jego sposób doboru 10 tych inwestycji ma dawać jak gdyby przewagę nad wyborem 10 inwestycji przez sektor prywatny, nawet jeśli, tak jak pan mówi, że przecież tych 10 jakieś się i tak trafią, nie? W sensie, że okażą się pozytywne. Wiadomo, jakaś część okaże się negatywna, na te negatywne wsiądą, tak jak pan mówi, krytycy i będą je eksponować przede wszystkim, tak? A zwolennicy, tak jak na przykład Mariana Mazzucato jest autorką tej książki Przedsiębiorcze Państwo, ona weźmie te jak gdyby pozytywne przykłady, tak, i pokaże, że tutaj państwo namieszało, włączyło się i coś z tego wyniknęło pozytywnego, co potem było zaadoptowane przez sektor prywatny. Nie? Więc pytanie brzmi, jakiej jakości możemy mieć, jaki ciężar dowodu możemy mieć, jak silny, uczciwie zadać takie pytanie, jak silny jest ciężar dowodu na to, że faktycznie ten scenariusz stworzenia takiego państwowego funduszu inwestycyjnego, nazwijmy to, poza tymi wyjątkami, które uznamy, których istnienie możemy uznać, jaki jest ciężar, jaka jest jakość tego dowodu, że rzeczywiście możemy powiedzieć, o, opłaca się taką ekonomię skali robić w skali państwowej, że zbieramy i robimy z tego fundusz inwestycyjny. To znaczy jest takie jedno z tej listy rozbudowanych praw Murphy'ego, że nie jest nielegalne to, co postanawia zrobić setka biznesmenów. Więc mając do wyboru setkę biznesmenów, którzy niekoniecznie się kierują dobrem publicznym i rząd, który jest niedoskonały, który niekoniecznie się kieruje też dobrem publicznym, no to powinno to być traktowane na tym samym poziomie albo przynajmniej na zbliżonym poziomie. I ja oczywiście wiem, że istnieją tacy ekonomiści, którzy uważają, że państwowe się zawsze uda i państwowe jest patriotyczne i państwowe zawsze ma gdzieś ten interes publiczny szerzej rozpisany i bardziej jest jego świadome i ma też lepszych inżynierów i prawdopodobnie może ich szerzej szukać niż sektor prywatny, bo to też można tak argumentować. Tak samo jak pan powiedział, że można powiedzieć, że ci inni inwestorzy będą się nawzajem oceniać i będą ryzykować własnymi pieniędzmi i w związku z tym to oni będą bardziej przenikliwi i tak dalej. No ale właśnie dlatego, że jest ta wątpliwość, kto się bardziej nie kieruje lub kieruje interesem publicznym, czy setka biznesmenów, czy państwo, no to ja się dziwię, dlaczego pojawiają się ciągle takie teorie, które nawiązują do austriackiej szkoły ekonomii, które mówią, że za co się państwo nie weźmie, to spieprzy, jak to się mówi, prawda? Skąd się tego typu uproszczone sądy biorą? Czy one się biorą tak po prostu z jakiegoś anarchizmu, anarchokapitalizmu, czy jak to nazwać, który jest tak naprawdę polityczny, a ekonomią tylko, że tak powiem, się posługuje instrumentalnie? Czy też jest to jakaś zwulgaryzowana forma tej przesady, w jaką popadają właśnie różni tacy jak autorzy, jak Rothbard czy inni? Czy myśli pan, że to w tą stronę na przykład? Pomówmy o tej zwulgaryzowanej formie, no bo na pewno pan dostrzega tą zwulgaryzowaną formę, prawda? Na co dzień też, gdzie jest po prostu takie zdanie, że za co się państwo nie weźmie, to spieprzy. No to wiadomo, że każda inwestycja może się nie udać. Dlaczego tu nie ma większej równowagi? Można oczywiście mieć większe zaufanie do biznesmenów niż do państwa, równie dobrze jak można mieć mniejsze. I dlaczego jest tu taka różnica, jak pan myśli? To znaczy,
różnica tkwi w tym, że to wydaje mi się, że ta analogia, jak jest 100 biznesmenów, a aparat państwowy jest o tyle nietrafiona, że 100 biznesmenów nie działa in concerto jednak. Nie działa jak jedna wola, która ma możliwość narzucenia swojej woli reszcie społeczeństwa. Natomiast w przypadku scenariusza państwowego jest trochę inaczej. Proszę mi wybaczyć porównanie do stawiania ławeczek, na przykład gdzieś tam, ale mieliśmy ten projekt ławeczka, tak? I nie używam tego jako przykładu takiego, że to zawsze stosuje się do wszystkich wydawanych pieniędzy przez państwo i dlatego zawsze państwo wszystko zepsuje. Tylko chodzi mi bardziej o łatwość wydawania, jak gdyby łatwość decyzji, która skutkuje tym, że potencjalnie ta decyzja może być marnotrawna. Jak gdyby ta łatwość, podjęcie tej łatwości decyzji, to o to tutaj chodzi, nie? Że to są pieniądze, które nie są bezpośrednio zarządzane przez ich posiadaczy i jednocześnie nie ma tutaj wystawienia na drugą opinię. Jest na przykład decyzja o tym, że ma powstać ławeczka i jak gdyby użyję, bo w ekonomii tak naprawdę, jak chcemy patrzeć na to, co się dzieje empirycznie, w historycznych, konkretnych warunkach, to zazwyczaj prawa ekonomii mają taki charakter tendencji. Jak to już John Stuart Mill zwrócił na to uwagę, niektórzy austriacy się nie do końca z tym zgadzają. Mi się wydaje, że nawet jeśli to nie jest do końca dobre określenie, to mniej więcej złapał dobrze, o co chodzi, że ekonomia tezy w ekonomii to jest pewne podkreślenie pewnych tendencji, pewnych bodźców, które kierują gospodarkę na pewne tory albo kierują generalnie społeczeństwo na pewne tory w tą czy w inną stronę. Tak jak mamy cały czas dynamiczną sytuację, na przykład rośnie podaż ropy na rynku, no to generalnie tendencja będzie do tego, żeby była tańsza. Nie? To nie będzie tak, że zawsze jak wzrosła podaż ropy, to potem będzie taniej niż było wcześniej, bo wiele czynników naraz działa, ale tendencja będzie taka. I wydaje się, że jednak przy tym wydatkowaniu przez aparat państwowy jest ta właśnie tendencja, o której mówię, tak, że jest ta większa łatwość do tego, żeby po prostu podjąć decyzję w poprzek. Oczywiście są wyjątki i nie mam na myśli jednostkowych wyjątków, ale na przykład możemy popatrzeć całosystemowo. Na przykład w Norwegii spółki Skarbu Państwa funkcjonują jak dobrze zarządzane prywatne podmioty, tak, które dysponują kapitałem takim, że Elon Musk się może schować, wspomniany przez pana. Tak? Więc jak gdyby tam po prostu jakieś inne uwarunkowania instytucjonalne i kulturowe sprawiają, że to mamy do czynienia z jakimś spektakularnym wyjątkiem na tle tego, co się dzieje w innych krajach. Natomiast no, generalnie, jak gdyby odpowiadając na pytanie o tą różnicę, niekoniecznie z takimi totalistycznymi konkluzjami, o których pan powiedział, tak? Że to potem oznacza, że to już wręcz jak woda święcona prawie, że to po prostu jest, że to zawsze niedobre i wstrętne po manichejsku, a to zawsze po prostu dobre i wspaniałe, no to takie konkluzje oczywiście mogą oznaczać pewną zwulgaryzowaną wizję, która przesadza. Nie wiem, czy Rothbard faktycznie kiedyś tak napisał. Na pewno Rothbard miał tendencję do tego, żeby zawsze się czepiać instytucji państwowych i do tego stopnia nawet na arenie międzynarodowej, tak? Szczególnie jego analiza polityki zagranicznej jest po prostu słaba, możemy powiedzieć wprost. Natomiast nie jest to immanentne, tak? Znaczy, jak gdyby podejście krytyczne do tego, żeby każdą decyzję inwestycyjną oceniać właśnie krytycznie i patrzeć przez pryzmat tego, jakie mogą być koszty alternatywne i co może być nieefektywnego systemowo w tym, co robimy. Bo jednostkowo, tak jak powiedziałem, zawsze ktoś wydał gdzieś pieniądze, co z tego wyjdzie, to się potem okaże, tak? Tak samo jak ktoś. No nie chciałem użyć porównania do kasyna, ale to nie jest dobre porównanie, bo w kasynie są znane scenariusze prawdopodobieństw, tak? Zawsze kto wchodzi do kasyna, to finansuje kasyno tak naprawdę, chyba że gra w pokera, to inna historia. No także widziałbym to po prostu tak, w kategoriach takich pewnych tendencji, że ponieważ tutaj nie ma wystawiania się na opinie innych, w sumie już się powtarzam, tak, że nie ma wystawiania na opinie innych plus no to ja bym troszkę popolemizował, bo o ile się zgadzam całkowicie z tym czynnikiem kulturowym, ja zawsze uważam, że jak się teraz jest modny w polityce międzynarodowej czynnik geograficzny albo jakieś tam gry szachowe czy inne tam, kto tam lubi sudoku czy innego tam mahjonga czy tam coś tam, to ja uważam, że o wszystkim na świecie decyduje czynnik kulturowy, więc oczywiście na przykład w Malmö są ławeczki na wszystkich głównych ulicach. One są bardzo proste,
żelazne, żeby nie były idioty odporne też, wandale odporne. Idą po prostu środkiem tych ulic, jest ich bardzo, bardzo dużo, praktycznie całe Malmö może usiąść, jeżeli by chciało. No może bez przesady, ale jakiś duży kawałek populacji by mógł. I one nie wyglądają na jakieś straszliwie drogie i marnotrawcze. W każdym razie może rzeczywiście jest to czynnik kulturowy, może rzeczywiście Polska jest takim krajem, że nie umiemy cenić tego, co publiczne, w związku z tym nie nakładamy tu sobie jakichś specjalnych łańcuchów, prawda, blokad na nasze wydawanie publicznych pieniędzy. Może tak być oczywiście, pewnie trochę tak jest, bo my jesteśmy przecież sarmatami i nie cenimy państwa, prawda, niestety ku mojemu zdenerwowaniu, że tak jest. No ale oprócz jeszcze tego czynnika kulturowego, takie małe votum separatum, bo jeżeli chodzi o to, że to nie podlega jakiemuś skrutynium ze strony żadnych czynników, to ja bym się nie zgodził, no bo jednak jak państwo w coś inwestuje, to najczęściej to jest gigantyczny projekt, najczęściej się przyglądają temu wyborcy i wyborcy potem mówią, no cholery z tymi złodziejami, prawda, jeżeli tam coś jest nie tak, więc to chyba troszeczkę jest zbyt idealistyczny obraz, ale chciałbym przejść do następnego. Plus prawo, przepraszam, że wchodzę. Oczywiście są pewne ograniczenia prawa zamówień publicznych na przykład, tak? Więc tak, nie chodziło mi totalistycznie, tylko że przechylona jest trochę w jedną stronę. Aha, w ten sposób. No, jeżeli chodzi o generalną tendencję w specyficznych warunkach kulturowych, to bym się nawet zgodził, tylko ja bym chciał przejść do innego tematu, bo jest takie domniemanie właśnie w ramach tej zwulgaryzowanej, jak pan się zgodził, wersji ultrawolnorynkowego myślenia o świecie, że jest coś takiego, że zawsze lepszy towar wypiera gorszy towar. Że zasadniczo, nie wiem, pojawił się Minitel francuski, no tutaj proszę bardzo, internet. Bill Clinton się podzielił ze światem, zresztą wynalazek państwowy w sumie. Minitel był bardziej prywatny. No ale dobrze, lepszy produkt szybko się sprywatyzował, jego użycie się szybko sprywatyzowało i lepszy produkt wypiera, przepraszam, ojej, gorszy, nie? Ale z drugiej strony przecież mamy do czynienia z zalewem chińszczyzny, która wykończyła bardzo wiele dobrych produktów w Europie, co do których jakości raczej nie ma specjalnej dyskusji. Czyli na przykład włoskie buty ucierpiały przez chińskie buty. Radia Blaupunkt, Grundig, no Blaupunkt jakoś przetrwał, ale Grundig miał kłopoty z przetrwaniem, wskutek też tanizny z Chin. I teraz jest to ciekawe, dlatego że zauważyłem, że ludzie, którzy lubią bardziej wolnorynkowe podejście, czyli w tym przypadku mam na myśli człowieka, który nie jest w sumie ekonomistą przede wszystkim, mam na myśli Guy Sormana, który gdzieś tam Schumpeteruje i Friedmanuje, można tak powiedzieć, czyli gdzieś ogólnie na ten ultrawolny rynek jest nastawiony. I on bardzo lubił w tej książce L'économie ne ment pas, czyli ekonomia nie kłamie. On powiedział, że są te teorie właśnie Schumpetera i tych innych, które głoszą, że konsument jest istotą racjonalną, to znaczy, a nawet jeżeli nie jest, to zachowuje się tak, jakby był racjonalną, to jest dopiero numer, zachowuje się tak, jakby był racjonalną, czyli rzeczywiście konsument ma jakąś swoją wiedzę i on rzeczywiście coś tam wybiera sensownie dla siebie, biorąc pod uwagę jakieś tam ratio między ceną a jakością. No tak, ale jak to pogodzić z tym, że ludzie ewidentnie kupują chiński chłam, który muszą za chwilę wyrzucić do śmieci albo zgłaszać reklamacje. I jest to na tak masową skalę, że to aż głowa boli i widać, że to się rzeczywiście odbywa. Więc a jednocześnie na przykład ekonomiści wolnorynkowi nie mają problemu z twierdzeniem, że gorszy pieniądz wypiera lepszy, prawda? Czyli jest to prawo Kopernika Grishama, tak? Więc dlaczego z towarem i z pieniądzem byłoby inaczej? Skąd się wzięła ta tendencja do myślenia, jakby pan to wytłumaczył może? Jasne. Jeśli chodzi o, od końca zacznę. Prawo Kopernika tak naprawdę, czy Kopernika Grishama, czy w ogóle jeszcze wcześniej był Oresmiusz, jeśli dobrze kojarzę,
ona tak naprawdę mówi nie, że pieniądz gorszy wypiera lepszy, tylko ona mówi pieniądz sztucznie przewartościowany wypiera pieniądz sztucznie niedowartościowany. To jest taki przykład kontroli cenowej, że jeżeli mamy na przykład, nie wiem, załóżmy uncja srebra, uncja złota powiedzmy kosztuje 20 uncji srebra, to jeżeli państwo zadekretuje bimetalistycznie, że złoto ma kosztować 10 uncji srebra, no to z obiegu będzie znikać i będzie próbowało wymuszać tą kontrolę cenową, to złoto będzie znikać z obiegu, ale nie dlatego, że jest gorszy, tylko dlatego, że sztucznie je niedowartościowano, a sztucznie przewartościowano srebro. To są tak naprawdę takie przypadki i też o te przypadki chodziło Kopernikowi. Natomiast kiedy mamy swobodny przepływ walut, na przykład na rynku międzynarodowym, no to najmocniejsze waluty na rynku międzynarodowym to jest frank szwajcarski, dolar, powiedzmy euro. To są najmocniejsze waluty i one nie są wypierane przez, nie wiem, zimbabwiańskie dolary albo wenezuelską walutę. Więc to tak naprawdę ten scenariusz pieniężny tak naprawdę się odnosił do kontroli cenowych. Natomiast co do tego towaru, to powiem tak, każdy z nas jest trochę konsumentem i każdy z nas trochę narzeka pewnie. Ja też nie jedną rzecz, którą kupuję, to jestem sfrustrowany, że inni też takich rzeczy nie chcą kupować i z tego powodu nie istnieje rynek dla mnie na to, co ja akurat chciałbym kupić. Tak? No ale niestety nie ma systemu gospodarczego, który byłby w stanie wszystkie idealnie zachcianki zrealizować, więc realizuję w jakiś zagregowany sposób te zachcianki, które się subiektywnie sumują i myślę, że przypadki, o których Pan mówi, znowu pewnie zależy, o których mówimy, ale przypadki, o których Pan mówi, na przykład weźmy sobie buty, to akurat w butach dobrze, w butach akurat trochę siedzę, bo mam dobrego znajomego, nawet powiedziałbym szewca, on się szewcem nazywa, ale ja bym go nazwał Schumacherem, bo to jest po prostu świetny mistrz wyrobu obuwia, by się po staremu powiedziało i on po prostu jest w stanie robić naprawdę dobre buty z dobrych skór, dobrej jakości. No ale takie buty, żeby je zrobić, no to one by trochę kosztowały, powiem szczerze. Wiadomo, że jak robi indywidualnie, no to mówimy o czterocyfrowej kwocie. Natomiast nawet gdybyśmy chcieli poprawić trochę jakość, jak weźmiemy sobie na przykład te chińskie buty, tak jak Pan mówi, sprowadzane, no taka para butów gdzieś tam w sklepie, w galeriach, nie wiem, czy 200-300 zł, powiedzmy 400, już można coś kupić. No ale jak się chce kupić takie buty, które są rzeczywiście lepsze, mówię o eleganckich na przykład męskich butach, chce się na przykład kupić buty nawet masowo produkowane w fabrykach, nawet częściowo w Chinach, są tacy producenci z Hiszpanii, z Wielkiej Brytanii szczególnie, no to trzeba za takie buty zapłacić już wtedy 700-800 zł. I teraz pytanie jest następujące. Klienci galerii, którzy się w galeriach pojawiają, czy oni chcą, chodzą rzadko w garniturach na co dzień, czy chcą kupować buty za 800-900 zł parę, trochę lepsze, i to wcale nie takie, które są super wytrzymałe, na przykład są szyte i mają lepszą podeszwę, czy chcą płacić tyle za buty, czy wolą sobie kupić raz gorszej jakości, klejone, trochę brzydsze, ale wystarczająco funkcjonalne, żeby się w nich ubrać na święta do rodziny raz w roku. Może chcą tyle zapłacić po prostu i jest im z tym dobrze, że to są buty, które na przykład no, posłużą 2-3 sezony i polecą do śmieci, bo takie buty, o których ja mówię klasycznie, jak się kupi, to one są nie tylko na całe życie, ale nawet najczęściej takie za czterocyfrowe kwoty, nawet najczęściej można synowi i wnukowi zostawić po wymianie podeszw. Ale ludzie tego najwyraźniej nie chcą. No, takie buty trzeba dbać trochę, trzeba je trochę serwisować, a tutaj się kupuje, zużywa, wyrzuca, no. Czy ja mogę tutaj dyskutować z wolą konsumentów? No tak najwyraźniej im to pasuje i taka jest ich, że tak się wyrażę, racjonalność. Oczywiście z tą racjonalnością to w ogóle są ciekawe historie, bo Mises trochę sobie strzelił w stopę, mówiąc o tym, że uznaje, że każde działanie człowieka jest racjonalne. On takiego sformułowania użył, tak? Ale jak się zagłębimy, o co mu chodziło, to jemu nie chodziło o to, że ono jest racjonalne w takim hiperracjonalnym sensie, czy w takim, w jakim na przykład ta ekonomia behawioralna teraz taka modna, pułapki myślenia, Kahneman i tak dalej, czy Sunstein, że jak gdyby nie chodziło mu o to w takim hiperracjonalnym sensie. Kiedy on powiedział, że człowiek jest racjonalny, to miał na myśli to, że sobie wybiera środki i cele, które chce realizować. One mogą być nawet ze sobą sprzeczne czasami, tak? Na przykład Mises jednocześnie twierdził, że socjalizm jest projektem nieracjonalnym, tak? Że gospodarka nie ma tam racjonalizmu w tej gospodarce, tak? A jednocześnie mówi, że każde działanie człowieka jest racjonalne, tak? Więc jak gdyby używał tego terminu też na różnych trochę poziomach, tak? I tak samo bym powiedział tutaj, no
Konsument jest jaki jest, nie ma homo economicusa, jest jakiś homo agens, jak mówił Mises, czyli ludzie sobie wybierają cele, środki, natomiast to jakie wybierają, to jakie mają preferencje, no to trochę jest, raz, że nawet w pełni informacji, to używając przykładu z butami, tak, nawet mając pełnię informacji, ludzie wolą na przykład wybrać właśnie gorszy produkt, ale bo akurat sięgną po niego i im wystarczy, zużyje się szybciej, pewnie i tak. Czasami w ogóle robią to nawet świadomie, na przykład przy telefonach, przy telewizorach, jak wiemy, że będziemy wymieniać go za 7 lat, taki jest cykl życia produktu i większość ludzi chce je wymieniać, bo się kolejne nowinki pojawiają, no to producenci też nie będą ich robić solidnie, tak żeby one wytrzymywały. Zrezygnują trochę z solidności, żeby obniżyć cenę, bo taka jest preferencja po prostu konsumenta, tak? A konsument, który chce coś znaleźć solidniejszego, pewnie da radę znaleźć, tylko no, musi za to zapłacić zdecydowanie więcej niż, że tak powiem, fala i trend rynkowy i nie nazwałbym tego jakimś brakiem racjonalizmu. Czasami nawet ludzie spełnią informacji, nie, chciałem powiedzieć coś innego, ale to nie pasuje do tego, co mówiłem, to wszystko. Dobrze, no wydaje mi się, że tutaj też by było troszkę ale w tym rozumowaniu, jakkolwiek ma pan w dużym stopniu rację, ale no, na przykład weźmy sam fakt, że jeżeli chińskie buty wypierają włoskie buty z rynku, na przykład, trzymajmy się jeszcze tych luksusowych butów na chwilę, to sam fakt kurczenia się to powoduje kurczenie się też produkcji tych włoskich, bo jest mniejsze zapotrzebowanie u konsumentów i pojawia się efekt, no, odwrócony efekt skali produkcyjnej, prawda? Czyli nie ma już tej masy produkcyjnej, która by pozwoliła trochę obniżyć jednak cenę tych drogich butów dobrych. Więc tutaj bym miał takie trochę zastrzeżenie do tego. Poza tym jest jeszcze rynek butów sportowych i powiedzmy, że są te Puma, Adidasy, tak, te Nike, zachodnie marki, no i są te takie tańsze chińskie odpowiedniki. No i teraz mamy pewien problem, bo te buty muszą być wytrzymałe i nacisk na słowo wytrzymałe jest tutaj bardzo mocno właśnie podkreślony, prawda? Więc jak to się ma jakby do tej, jakby tu powiedzieć, rozkminy o wyborze racjonalnym? Bo za chwilę chciałbym też przejść do tego... Aha, ale mógłby pan jeszcze raz, bo trochę nie zapałem, co z tymi butami sportowymi. Chodzi o to, że one muszą być wytrzymałe, właśnie muszą być wytrzymałe, czyli jest ten nacisk na tą potrzebę właśnie ich pewnej długotrwałości, prawda? A mimo to zjawisko zachodzi podobne i ludzie narzekają, że im się te buty sportowe rozlatują, chińskie czy jakieś inne. No, buty tych marek zachodnich, notabene są przecież robione też w Chinach, one też się rozlatują. Zresztą koszykarz NBA to chyba wyrzuca buty średnio chyba co miesiąc, tak? Bo generalnie się wszystko się zużywa, nie ma ucieczki przed entropią. Natomiast jak gdyby... To chyba z powodu wagi, oni tak ważą po 130-140 kilo, znaczy, więc buty nie mają szans. Nie, no, ale weźmy też tak, no buty po prostu się zużywają i jeżeli ktoś nosi ich na nogach, gorących nogach, przepoconych nogach i w różnych terenach, na różnych powierzchniach, no wszystko się ściera, wszystko się zużywa, no nie ma jak gdyby przed tym ucieczki i jak gdyby nie widzę, znaczy, czy... Jak gdyby pan ma jakąś opinię konkretną o butach swoją, że konkretne jakieś buty, pan jest zawiedziony, że jakieś konkretne buty nie wytrzymały dłużej, bo to jak gdyby, znaczy, przepraszam, że to trochę trywialnie zaczyna brzmieć to pytanie, ale jak gdyby nie widzę, gdzie tu ma być nieracjonalność. O, w tym, że pewne produkty się szybciej zużywają, są na przykład tańsze i się szybciej zużywają. No, sugeruje pan, że no zawsze... Nie chcę używać tego argumentu, że zawsze można założyć firmę, nie chodzi mi o pana, tak? Ale jak gdyby te firmy ze sobą konkurują nie tylko ceną, ale konkurują też ze sobą jakością i też wytrzymałością pewnych produktów. I jeżeli po prostu pewne produkty dla konsumentów wydają się mieć zbyt krótki cykl życia, no to będą się skłaniać w stronę produktów, oczywiście przy ograniczeniu budżetowym cały czas, będą się skłaniać w stronę produktów, które mają dłuższy cykl życia.
i będzie następować jednak tendencja do wypierania. Jednak buty nie rozpadają się wszystkie na przykład po miesiącu, trochę jednak dłużej żyją. Można zadać pytanie, czemu żyją średnio 2 lata, a nie na przykład 6 lat, 5 lat. No może dlatego, że klienci właśnie nie chcieliby, nie chcą na przykład mieć, no bo serwisowanie na przykład, też jest coś takiego, tak? Serwisowanie butów. Można by było teoretycznie w pakiecie. Zostawmy już te buty, bo ja akurat kupuję na zmianę, a to drogie, a to tanie, więc w sumie posługuję się ogólnie. Ale jest, jeszcze przepraszam, że wyjdę słowo, to też trochę zależy od, to zależy też trochę, nie, bo jak gdyby to też zależy od samych preferencji konsumentów, bo na przykład w Wielkiej Brytanii, nawiązując do tych marek, o których mówiłem, które produkują buty od 900 zł w górę, jest serwis uwzględniony takich butów, na przykład wymiana podeszw po jakiejś obniżonej cenie, takie, żeby je właśnie nosić jak najdłużej. I to jest rzecz, która jest nierozwinięta w Polsce. Tylko kilku szewców to robi, niewiele osób i to też raczej w produktach już z najwyższej półki, a nie takiej środkowej półki. Więc to jest też trochę kwestia po prostu preferencji klientów. No może jakieś takie nieprzyzwyczajenie do takiego luksusu pod tytułem trwałość, ale to znaczy ja mam wydawnictwo, branża obuwnicza mnie aż tak nie interesuje, żebym miał w nią inwestować, więc może rzeczywiście zostawmy te buty. Natomiast interesuje mnie tutaj taka, zawsze mnie to zastanawiało, jak to właściwie jest, że, bo jak pan się odezwał do mojego wspólnika, do Pawła Skały-Pinkosia, to on powiedział, że pan między innymi zgłosił zastrzeżenie do mojej tezy, że przecież to nie jest tak, że szkoła austriacka neguje znaczenie psychologizmów społecznych i neguje znaczenie psychologii w zachowaniach człowieka, no bo przecież ona od początku mówiła, że chce być szkołą, która uwzględnia właśnie te psychologiczne wszystkie, także te irracjonalne różne zachowania człowieka, strach, emocje, radość i tak dalej, jakieś właśnie, które skutkują hossami, bessami i tak dalej. Jasne, ale czy też chęcią, czy niechęcią do inwestowania. Ale z drugiej strony jest dla mnie to, co ja miałem na myśli, to ja miałem na myśli trochę inny rodzaj uznania człowieka za istotę psychologiczną. To znaczy, kiedy następuje zmniejszanie się rynku, kiedy w całej gospodarki, więc rynku też i wskutek kryzysu, no to ogromne znaczenie według Keynesa miało to, że przede wszystkim to, co należy ratować, to dwie rzeczy. Liberalizm, mając na myśli liberalizm przede wszystkim ten społeczny, w tym właściwym znaczeniu, nie laissez-faireizm, tylko liberalizm obyczajowo-społeczny, czyli krótko mówiąc, unikać radykalizmów, które są spowodowane bezrobociem, czyli i tak dalej, kurczeniem się perspektyw zawodowych i innych. I druga rzecz to w zasadzie ratować, zapomniałem tego drugiego. W każdym razie sprowadzała się rzecz do tego, że ludzie, zaufanie społeczne, kredyt społeczny. No i teraz on, to się do tego zasadzało, że jak rozumiem, do Johna Maynarda Keynesa można mieć sporo zastrzeżeń, ale mimo wszystko on w jakiejś formie dobrał się do sedna sprawy, zauważył, że przede wszystkim ludzie przestają ufać, przestają inwestować, przestają robić coś ze swoimi pieniędzmi po zachowaniu ich do materaca. I to skutkuje tym, że gospodarka się kurczy. I miał na myśli, że jego całe myślenie o gospodarce bazuje na właśnie psychologii, że on wyróżnia bardzo wyraźnie tą strefę makroekonomiczną całego społeczeństwa od tej mikroekonomicznej, dużo wyraźniej niż inne szkoły. I on mówi, że tam zaczyna grać rolę psychologia społeczna, czy też socjologia. I tam przede wszystkim trzeba, no i tutaj jest ta interwencja państwa. Ja już tu abstrahuję od tego, że dla niektórych pojedyncza interwencja keynesistowska, która później się kończy, kiedy się zaczyna rynek budzić, jest dla niektórych tym samym, co jakiś marksizm i sterowanie gospodarką w nieskończoność od inwestycji do inwestycji. No ale to już pominę to milczeniem, ale u właśnie Keynesa jest przecież to, że to ma być takie jedno koło zamachowe, to teraz lubimy to nazywać stymulusem, prawda? W związku z tym, czy jakkolwiek to nazwiemy, bo to może być w różnej formie, to może być finansowe, to może być, to wie pan lepiej ode mnie. Natomiast w tym
w tej kwestii, mamy to rozpoznanie natury człowieka w pewnym sensie, to miałem na myśli. Natomiast jak ja czytałem Hayeka i Misesa, bo ich czytałem najwięcej, czyli tych podstawowych jakby, no to ja miałem takie wrażenie, że oni nie tylko myślą, tutaj ja się nie łudziłem, że oni mają na myśli pełny racjonalizm człowieka, że człowiek się nie da przestraszyć przez jakieś tam kryzysy czy coś, ale oni przede wszystkim nie zdają się nie rozróżniać specjalnie między ekonomią jednego przedsiębiorstwa, gdzie jest jakieś winien ma i tak dalej, od takiej księgowości ekonomicznej, a tej psychologii społecznej w tej makroekonomii. I to miałam na myśli, mówiąc, że ta austriacka szkoła ekonomii, friedmanizm zresztą też, tylko w mniejszym stopniu, bo u nich jest polityka monetarna bardziej rozkręcona i tam jest trochę więcej, jest coś jakby zamiast tego, co oferują keynesiści, no przynajmniej trochę. Zresztą dzisiaj gospodarka to tak ciągle manewruje między stopami procentowymi a stymulusami, więc właściwie cały czas przytyka Friedmana Keynesem i Keynesa Friedmanem. Natomiast mamy do czynienia z takim sytuacją ze strony austriackiej szkoły, że oni tak jakby po pierwsze mieli trochę gdzieś, jest kredyt, to deal with it, tak? Radź sobie. A dwa, że nie było tego rozpoznania tego, że człowiek jest głównie istotą emocjonalną, nie tylko racjonalną i trzeba dodać mu odwagi, trzeba pokazać, że państwo działa, trzeba pokazać, że rynek działa, no i pobudzić go i wtedy dać prywatnym już robotę dokończyć, kiedy oni sami też nabiorą odwagi. Czyli jest tutaj pewne rozpoznanie tego problemu odwagi i zaufania i wydaje mi się, że u Friedmana jest takie połowiczne już, a u Austriaków jakby taka trochę negacja tej strefy życia. Co pan na to, jak pan się na to zapatruje? Ja trochę myślałem na tym, bo pan mnie trochę uprzedził, tak, o tej kwestii i to znaczy, myślę, że to wynika, ta percepcja, znaczy pana obraz tego wynika też zapewne po prostu z tego, że jak się weźmie ogólną teorię Keynesa, to tam się dużo przewija tych opisów, szczególnie barwnych, dotyczących niestabilności oczekiwań podmiotów rynkowych. Tak? I to jest tam wyraźne. Natomiast jak się otworzy Hayeka z tamtych lat i Misesa, to tam nie ma o niestabilności oczekiwań, tylko raczej jest o otoczeniu, o tym, co się dzieje wokół podmiotów rynkowych, a oczekiwania poniekąd, no, nikt nie zaprzeczy, że odgrywają rolę, natomiast nie są tą siłą sprawczą. Z samym Keynesem w ogóle jest też ciekawa historia, bo tak można powiedzieć, że jeśli chodzi o Keynesa, to z tego względu, że w ogólnej teorii on pisał wiele różnych rzeczy na raz i na różnych rzeczach się skupiał, to w sumie mamy też trzy szkoły Keynesa, czy keynesistowskie inspirowane, z których każda się skupia trochę na czym innym. Mamy taką wersję, tą obecnie obowiązującą, główną taką hydrauliczną bywa nazywana, czyli taką, że właśnie no, jest jak gdyby takie sterowanko trochę, przesuwanie dźwigni, to co pan powiedział, albo polityka fiskalna, albo polityka pieniężna i to powoduje przywracanie jakichś tam równowag rynkowych. Jest też ta taka postkeynesowska interpretacja, która się skupia na immanentnie na niepewności rynkowej, na niestabilności generalnie popytu rynkowego i na tego typu sprawach. I powiedziałbym tak, o ile w samym opisie rzeczywiście, jak się z lat 30. czytało opracowania, nawet nie Keynesa, ale nawet nie Keynesa i nawet nie Austriaków się czytało, tych kluczowych ekonomistów, to nie ma tam takich barwnych opisów, jakie są u Keynesa, mówiących o tym, że jest jakaś niestabilność, jakieś zwierzęce instynkty słynne, tak, które nawet rozszerzyły swoje znaczenie, bo Keynes tego użył tak naprawdę w pozytywnym sensie. Chodziło mu o te bycze nastroje, że wrócą zwierzęce instynkty do tego, że chce się inwestować więcej i więcej. Natomiast myślę, że teoria kryzysów i obojętnie, czy będziemy uznawać monetarystyczną austriacką, czy nawet jakąś wersję keynesowskiej, ona jednak się nie opiera stricte na luce między tymi oczekiwaniami a tym, co się dzieje, że tak powiem, poza głową podmiotów rynkowych. I nawet dzisiaj w sumie nurty keynesowskie uznają coś, co bywa nazywane rewolucją racjonalnych oczekiwań. Znowu to nie oznacza racjonalności w tym sensie, o którym mówiliśmy, hiperracjonalności. Tylko w tym znaczeniu, że
No jasne, że nastroje mogą decydować w danym momencie, co się tam dzieje na giełdzie, czy ludzie mają tendencję do panikowania i wyprzedawania, albo jednak rezygnowania z panikowania. Psychologiczna stricte, sensu stricto, taka, że po prostu próbujemy wyjaśnić, co się w głowach ludzi dzieje, tylko raczej skupiamy się na tym, jakie jest otoczenie, bo sumarycznie ludzie tak naprawdę mają podobną wiedzę co władze i jest pewna konwergencja oczekiwań do rzeczywistości zawsze, prędzej czy później. I jak weźmiemy lata 30., ten okres wielkiego kryzysu, z którym mieliśmy do czynienia, no to tam jednak ta głębokość i ta unikatowość kryzysu to był splot wielu różnych okoliczności, między innymi związanych też z polityką państwa dotyczącą polityki pieniężnej, ale nie tylko, też polityką fiskalną, wiążącą się też z pewnymi kwestiami regulacyjnymi. I nie chcę akurat lansować konkretnej mojej interpretacji, taką, z którą ja się zgadzam w kwestii wielkiego kryzysu, bo to mógłbym gdzieś tutaj podprogowo robić albo otwarcie. Natomiast generalnie wszelkie teorie, jakie weźmiemy, nawet te inspirowane jak gdyby Keynesem, czy tym właśnie postkeynesizmem, jak powiedziałem, gdzie ta psychologia, czy ta generalnie niepewność immanentna inwestora odgrywa rolę, to zawsze jednak się przewija tam ten element pozapsychologiczny, ten element jednak materialny, ten element po prostu architektury na przykład finansowej, tak, bo jak mamy na przykład takie teorie, są jednego z osób uważanych za postkeynesizm, czyli Heymana Mińskiego na przykład, są takie teorie mówiące o, on tam klasyfikuje pożyczkobiorców na trzy kategorie, zhedżowanych, takich twardych, spekulatywnych, druga kategoria, którzy trochę spekulują, ale nie aż tak bardzo, w sensie spekulują co do stóp zwrotu, ale, nie, ale mają twardszy kapitał trochę. I trzecia kategoria, on nazywa Ponzi, że to są pożyczkobiorcy Ponziego, tacy, którzy są kompletnie szaleni, którzy kupują na przykład mieszkania, już nawet nie pod kątem stóp zwrotu, tylko kupują mieszkanie i im się domknie projekt inwestycyjny, tylko jeśli mieszkanie jeszcze podrożeje na dodatek. W przeciwnym razie splajtują. Tak? I jak gdyby nie ma sprzeczności, ja zresztą akurat tą analizę Mińskiego lubię, ale na przykład mi w niej brakuje tego otoczenia instytucjonalnego, no bo na przykład kluczowe w tej historii jest opowiedzenie, skąd ci pożyczkobiorcy mają dźwignię, tak? Jaki jest system bankowy, jaki jest system dotyczący, jaki mamy system pieniądza, system tworzenia pieniądza i jasne, że oczekiwania, czy możemy ludzi klasyfikować wokół pewnych zachowań, które jakoś są pochodną psychologii, bo przecież wszystko, co człowiek robi, wychodzi z jego umysłu na pewnym etapie. Więc jak gdyby nie widzę przeszkód, żeby to robić, ale pytanie, jaki ciężar przyczynowy nakładamy, czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że sprawcze jest tylko, czy nawet weźmy sobie klasyczny przypadek rany na banki, nie? Czy to należy interpretować tylko w kategoriach psychologicznych, takich, że ludzie po prostu nagle panikują, plotka się roznosi, o, banki są niepłynne. Oczywiście dzisiaj tego problemu nie ma, bo państwo gwarantuje depozyty praktycznie, ale w czasach, w których mieliśmy właśnie bankowe sieci cząstkowych, nie było gwarancji depozytów, ani tego typu scenariuszy jeszcze w XIX wieku. No to wtedy, prawda, można analizować psychologię plotki, tak? No ale z drugiej strony, żeby zrozumieć funkcjonowanie tego, dlaczego to się rozpada, taki system, no to trzeba obczaić jego pewne prawne i instytucjonalne aspekty przede wszystkim. Czyli ja chciałbym tutaj wyrazić tylko wątpliwość co do tego, czy rzeczywiście obywatel wie tyle, co państwo. Jeżeli nawet państwo przedstawimy jako takiego raroga, który się na ekonomii nie zna, to nawet wtedy i tak państwo przynajmniej wie, ile tam tak naprawdę wydało tych pieniędzy na te różne publiczne projekty. Tak. Przepraszam, ja tylko skoryguję, bo tak, ja od razu poprawię. To nie, jak gdyby może źle się wyraziłem. To jak gdyby nie o to chodzi, że obywatel wie tyle, co państwo, tylko że jak gdyby w tym, co mówiłem, chodziło po prostu o to, że państwo, nie, jak gdyby aparat makroekonomiczny państwa, polityka fiskalna i polityka pieniężna nie jest skutecznie długookresowo robić niespodzianek na rynkach finansowych. O to mi chodziło, że jak gdyby rynki finansowe interpretują rzeczywistość gospodarczą, na przykład, nie wiem, banki komercyjne interpretują rzeczywistość tak samo, jak na przykład członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Nie? O to tylko chodziło. Natomiast pojedynczy obywatel oczywiście, że może mieć mniejszą wiedzę. Nie, to oczywiście tak. Mi chodziło raczej na zasadzie takiej, że przecież dzisiaj właśnie jeden z powodów, dla którego jestem, jak pan wspomniał, krytykiem PiS-u, jest to, że
że PiS właśnie, że nie za bardzo wiemy, czy PiS wziął jakąś tajemniczą pożyczkę i dlatego kursy walut są względem dolara naszej waluty jest mniej więcej taki, jaki. No i mamy różne takie podejrzenia, że coś tutaj nie styka grubo, więc oni mają na pewno o tym o wiele większą wiedzę niż nawet 100 biznesmenów. Lubię używać tego porównania, bo mi się tak wydaje, że 100 biznesmenów porównać z państwem, to nawet jeżeli oni się ze sobą nie zgadzają, to jest jakieś porównanie. W każdym razie kwestia jest jeszcze taka, ja nie chciałbym wchodzić w tematykę wielkiego kryzysu, ponieważ właściwie wtedy realizowano tak wiele różnych polityk jednocześnie, że wszyscy się dzisiaj spierają o to, które zadziałały, a które nie. I te, które dzisiaj, niektóre tendencje, które mówiły, że te wszystkie polityki były do chrzanu, zarówno te chicagowskie, jak i te interwencjonistyczne, keynesowsko, jak i te mocno interwencjonistyczne, nie keynesowsko, czyli wręcz nawet tak trochę taki styl mussoliński, można powiedzieć, bo przecież takie też były, to że one nic nie zadziałały, a dopiero zamówienia wojskowe zadziałały. Ale zapomina się na przykład wtedy, że dobrobyt lat 50. to jest to, że państwo fundnęło praktycznie ludziom wielkie wynagrodzenie za to, że walczyli i sobie mogli fundnąć domy. I więc ten wielki dobrobyt też jest taki trochę, wymyka się tym opiniom przez to skomplikowanie swojego, zarówno ten kryzys, jak i ten dobrobyt powojenny. Więc ja nie chciałem tutaj w to iść, raczej zamiast tego spytam pana, chyba żeby może pan kiedyś chciał znowu przyjść, to możemy o wielkim kryzysie porozmawiać osobno, bo to jest właśnie tak duży temat, że gdyby pan chciał, to czemu nie? Jeżeli ja bym raczej spytał, co pan myśli, mam jedno jeszcze trzy pytania, a potem zobaczymy, może widzowie mają jakieś interesujące pytania. Trzy takie proste, krótkie pytania mam jeszcze. Pierwsze, co pan myśli o tej nakładce Kenneta Galbraitha, czyli że o tym założeniu, że skoro bogaty biznesmen wyjeżdża w drogę nie tylko swoją jedną limuzyną, Mercedesem czy Bentleyem, ale także wypuszcza 500 tirów na przykład niczym, nie wiem, dawniej Elektromis, a dzisiaj coś innego, tak, nie wiem, Raben, dajmy na to, no to wszystko rusza i zużycie autostrad jest 500 razy większe, prawda, niż w przypadku człowieka, który... Więc co pan myśli o tej związku między opodatkowaniem wysokim, a wysokim zużyciem infrastruktury jezdnej? To jest jeden z argumentów Galbraitha na rzecz wysoko wyśrubowanego podatku progresywnego. Jestem ciekaw, jak pan sobie z tym jakby... Ale progresywnego dochodowego? Jakiegokolwiek podatku, upraszczając skrajnie, to znaczy w sensie takim, że samo założenie, że infrastruktura państwowa bardziej służy biznesmenowi ze względu na to, ile on prowadzi spraw i jak dużo ludzi jest zaangażowanych za jego sprawą z tej infrastruktury, czy powinien właśnie płacić większe podatki, czy dużo większe podatki. Jak pan myśli? Bo to jest taka nakładka Galbraithowa, prawda? Zawsze na Keynesa. To znaczy, co ja myślę, w sensie, co uważam, jaki powinien być system, znaczy no to akurat, co ja uważam, to jest mało istotne, natomiast w sensie, jaki ja mam pogląd, tak, jaki ja mam program. Ja mogę powiedzieć, że drogi czy infrastruktura generalnie może się finansować na różne sposoby i nie wiem, do czego Galbraith się odnosił, czy jego zdaniem użytkownicy, czy w jego czasach użytkownicy dróg nie płacili we wszystkich opłatach stawek takich, jakie się wzięły za postawienie tych dróg? Wątpię, powiem szczerze. To była raczej odpowiedź na lata 70. i na ten początek zaniżania wysokich stawek podatkowych dla bogatszych, więc to był jeden z argumentów, żeby tego nie robić. No dobra, ale stawki podatkowe, dochodowe, to jest coś innego niż opłaty za drogi, tak? Tak, on argumentował tak bardziej komunitarystycznie, można powiedzieć, czyli na zasadzie po prostu jakiegoś tam związku, że właśnie wyrównania w jednej sferze innej zupełnie sfery, bo pan szuka związku logicznego, a tu chodziło o raczej związek sprawiedliwościowy, coś takiego. Jestem ciekaw po prostu, co Misesjanin sądzi o tym.
Aha, czyli chodzi jakoś, tutaj wchodzi aksjologia tak naprawdę, tak, że czy to, co mówił Obama swego czasu, tak, że jest się winnym coś społeczeństwu, tak, w tym znaczeniu. A to znowu długa historia tak naprawdę, bo pytanie brzmi, Obama, z Obamą mi się kojarzy, bo Obama kiedyś tak powiedział, you didn't build this, tak, czyli nie zbudowałeś tego, tylko to jest jak gdyby społeczeństwo, jesteś winien to społeczeństwu. To jest tak naprawdę już w tym momencie dyskusja aksjologiczna, nie? O tym, jaki system wartości mamy i tutaj bym nie mieszał do tego ekonomii w sumie, powiem szczerze, bo tutaj już zresztą najwięcej do powiedzenia mieli filozofowie, tak? Mi się to kojarzy z tą historią Nozicka. Nie wiem, czy pan pamięta Wilta Chamberlaina u Nozicka, tam ten przykład taki, że wychodzimy z punktu widzenia, że wszyscy mają identyczne dochody, rozdajemy równo wszystkim dochody, i ludzie chodzą na koszykówkę, oglądać koszykówkę i wszyscy mają równo dochody rozdane, ale jak się pojawia w Chamberlain, to się pojawia druga puszka taka. Się płaci za bilet jak gdyby, ale oprócz tego można rzucić do puszki, że chce się zobaczyć Wilta Chamberlaina. Oczywiście to jest przykład celebrycki, ale jak gdyby oddający istotę kwestii, że nawet jak zrobimy równą dystrybucję w pewnym momencie i potem puścimy coś, że tak powiem samopas, to i tak się wykształci jakiś scenariusz tego rozkładu do różnego stopnia w różnych branżach różnie, ale ten paretowski jakiś scenariusz, tak 20% odpowiada za 80%, tak jak w piłce nożnej czy w koszykówce się pojawi te 20%, a może 5% gwiazd, które będzie generować głównie, czy tak jak patrzymy na MLS i efekt Messiego obecnie, przecież to jest niesamowite, co tam się dzieje finansowo związanego z tym, że przyszedł jeden zawodnik. Nie, ja zdaję sobie sprawę z tak zwanego wyjątku celebryckiego. Mi chodziło raczej o to, że i tak w ostatecznym rozrachunku tak naprawdę to narody i ich elity decydują, jaki jest system ekonomiczny, prawda? Więc w związku z tym te rozważania sprawiedliwościowo-moralne, nawet jeżeli one nie interesują ekonomistów, to one i tak zostaną narzucone w jakiś tam sposób. Można jedynie właśnie głosić swoje ideologie także ekonomiczne i jakoś przepychać je obok politycznych czy coś takiego, ale ostatecznie jednak decyzja będzie narzucona. Tutaj trochę wydaje mi się, że może polegać ten nasze takie trochę rozminięcie się na tym, że ja jestem zasadniczo zwolennikiem tezy, że najpierw jest kultura, a potem ta kultura sobie dobiera ekonomię, jaka jej pasuje, a wielu ekonomistów, o czym sobie właśnie teraz przypomniałem, często wychodzi z drugiego założenia, że najpierw jest ekonomia, a i wokół tej ekonomii powstaje jakaś kultura, na przykład pracy i kultura pozostałych rzeczy. Więc to jest trochę jajko i czy kura i dlatego się pewnie rozminęliśmy. Więc może przejdę do innego pytania i o 500+. Bo jakkolwiek rewaloryzacja wydaje mi się przewartościowana, tak, za wysoka rewaloryzacja i pod publiczkę i to wszystko, co tam wiadomo, to coś, o co PiS jest krytykowany, to sam pomysł taki na początku był krytykowany głównie za to, że nie wzmocnił naszej dzietności, prawda, narodowej dzietności, a przecież i jego efekty pozytywne raczej skupiały się na tym, że ludzie, którzy nigdy nie byli nad morzem, no to stać ich było, żeby pojechać nad to morze, tak, czyli też byli konsumentami, też napędzali gospodarkę i to tak, ale nie pobudziło dzietności. Abstrahując już od tego elementu pobudzenia gospodarki, bo to jest właśnie keynesowskie przecież też, nie, że zarobek jednego, wydatek jednego zarobkiem drugiego, to jest keynesowskie, to jest też Hume'owskie, jak on moralnie od tego, David Hume moralnie do tego podchodził, że właśnie, że centusiowanie nie jest moralne tak naprawdę, wbrew pozorom. Oszczędność nie jest moralna, wbrew pozorom specjalnie. W każdym razie tutaj jest jeszcze ten czynnik tego, że ekonomia nie jest nauką ścisłą, tak samo jak historia zresztą oczywiście i filozofia. I w związku z tym my nie mamy drugiej Polski, gdzie nie wdrożono programu 500+, więc my tak na dobrą sprawę nie wiemy, czy ta dzietność nie została na przykład, no dobra, nie została podniesiona, ale może zostałaby uratowana przez jeszcze większym tąpnięciem. Co pan sądzi na temat takich rozważań? W
Znaczy w ogóle z 500 plus było tak, że w pierwszej fazie troszeczkę wzrosła dzietność na początku, nie? Ale to znowu historycznie, tak? Bo tak jak pan powiedział, ona sobie spadała, 500 plus trochę wzrosła i potem znowu wróciła do trendu. Więc to trochę wyglądało tak, że tak jakby przyspieszyła pewne decyzje krótkookresowo, to 500 plus o posiadaniu dzieci, a potem to zeszło do trendu generalnie takiego czy nie innego. Mi się wydaje, ale to znowu jest jakaś moja ocena, tak jak pan mówi, kontrfaktyczna, mi się wydaje, że jeśli chodzi właśnie o dzietność, to raczej obstawiałbym, że w niewielkim stopniu ten trend został uratowany. No ale może można użyć argumentu, że trochę został poprawiony. Na pewno na tle, można też się porównywać do innych krajów, nie? Na tle innych krajów to nadal tego efektu nie widać praktycznie, że w innych krajach z jakiegoś powodu ta dzietność jest większa i 500 plus do tego nie dobił. Czy utrzymał to przy wyższym poziomie niż by był w scenariuszu kontrfaktycznym? Powiem szczerze, że chyba nie i tutaj bym się tylko opierał na ankietach. Ankiety są niedoskonałe, to zdaję sobie z tego sprawę. Na ankietach wśród dorosłych ludzi, szczególnie kobiet, zdradzających ich powody do posiadania bądź nieposiadania dzieci. No i tam raczej 500 plus się nie pojawia jako taki znaczący czynnik. Wydaje mi się, że to jest kwestia w dużej mierze jednak pewnego stylu życia, to jest oczywista oczywistość, bo ten styl życia jest widoczny we wszystkich krajach, tylko też ten zjazd w dół dzietności, ale no też między tymi krajami są mimo wszystko różnice, na przykład między Polską a Czechami są zauważalne różnice, mimo że trend powiedzmy też spadkowy. Chociaż w Czechach nie pamiętam dokładnie, jak on wygląda w ostatnich latach, może i nie jest spadkowy. Więc trudno powiedzieć w sumie. Wydaje mi się, że jako projekt prodzietność raczej możemy powiedzieć, że zawiódł. Znaczy w sensie nie spełnił oczekiwań, ale ja też mam wątpliwości, czy o to w nim chodziło od początku. No możemy się tego domyślać przez to, że na przykład obecna propaganda PiS-u jest taka, że o inflacji nic, ale o tym procencie rozwoju polskiej gospodarki rocznie, który wynika głównie z nadrabiania zaległości, które Francja czy Hiszpania zrobiły w latach 50., 60., 70., to jest wielki sukces PiS-u, więc oczywiście może tak być, że jest to wyłącznie publiczkę, ale jednak byłem ciekaw, co pan myśli o tym właśnie kontrfaktycznie, jak pan lubi mówić. Jest pytanie o tym, ja postanowiłem, że ponieważ mamy tylko trochę jeszcze czasu, to że zadam jakieś pytanie, które tutaj panu stawiają moi widzowie, pewnie także fani Instytutu, przypuszczam, skoro pan tam zareklamował nasze spotkanie. W każdym razie jedno pytanie było, ja tu go szukam, ale już go od razu powiem. Czy Austriacka Szkoła Ekonomii ma jakiś pomysł na walkę z globalnym ociepleniem? Taki trochę odjechane pytanie, ale czemu nie? Co pan na to? Znowu trzymając się tego, co mówiłem na początku, nie? Fajnie to utrzymaliśmy przy pytaniu o 500 plus, że aksjologia i wartości to jedno, natomiast analiza pozytywna to drugie, znaczy w sensie analiza kosztów, korzyści i tak dalej. Więc jak gdyby szkoła ekonomiczna nie jest od tego, żeby mieć pomysł na konkretne rozwiązanie, takie bądź inne, bo do tego wchodzą rozważania dotyczące po prostu systemu wartości, ale może być pomocna. Może być pomocna. I analiza ekonomiczna, jeśli chodzi o analizę globalnego ocieplenia, jest taka, że mamy pewne scenariusze, te scenariusze możemy analizować, koszty tych scenariuszy, bo mamy przecież modele klimatyczne, które pokazują tutaj z 95 albo i więcej procentowym prawdopodobieństwem, że mamy do czynienia z antropologicznym globalnym ociepleniem i ocieplającym się klimatem. 95% to bardzo dużo oczywiście, może nawet więcej być niż 95%, więc ja tutaj, broń Boże, nie używam tych procentów po to, żeby to kontestować. Więc mamy do czynienia z tym, tylko teraz mamy różne scenariusze na przykład dotyczące tego, jak duże będzie to ocieplenie,
jak się rozłoży na poszczególne części globu. I generalnie z globalnym ociepleniem to jest wyzwanie i problem nie tylko z perspektywy szkoły austriackiej, ale generalnie z perspektywy wszystkich nauk społecznych, bo jest kwestia dotycząca tego na przykład, który scenariusz wybrać dotyczący właśnie wzrostu temperatury i jakie to może potencjalnie powodować straty i zyski w poszczególnych miejscach i jakie mogą się wiązać koszty wiążące się z przeciwdziałaniem temu, na przykład dzisiaj, w stosunku do benefitów za jakiś czas. Więc mamy niepewność parametryczną, a do tego jeszcze dochodzi, to jeszcze nie koniec, jeszcze do tego dochodzi kwestia tak zwanego dyskontowania, czyli jak ja powiem Państwu, że mamy benefity za 150 lat zrobienia czegoś, no to $1 000 000 za 150 lat to nie jest to samo, co $1 000 000 dzisiaj, więc pytanie, jaki przyjąć przelicznik, nie? No tak. Więc to nie jest łatwa, rzecz. Tak, to nie jest łatwa rzecz. Jedną rzecz, jaką mogę powiedzieć, ale to dotyczy już bardziej sfery ideologicznej, ale moim zdaniem na przykład przedstawiciel szkoły austriackiej nie musi być libertarianinem. No to też chcę jasno powiedzieć, bo to są dwie różne rzeczy. Ja wiem, że one są mieszane, nawet termin krąży austrolibertarianizm. Ja tego terminu nie lubię. To znaczy on pewną grupę socjologicznie identyfikuje, więc mogę go lubić na tym poziomie, natomiast no, to jest mieszanie jednak dwóch różnych systemów. Mi się wydaje osobiście, że jeżeli sobie wybierzemy aksjologicznie jakoś tam, że globalne ocieplenie stanowi poważne niebezpieczeństwo i katastrofę, która może nadejść, no to taki radykalny libertarianin, i że przeciwdziałanie temu wymaga jakichś tam narzędzi instytucjonalnych, quasi interwencji, no to libertarianin może mieć wtedy problem, rzeczywiście. I to jest taki jeden przykład ewidentny, mocny. Nie wiem, czy zaliczyłbym do niego dziurę ozonową, bo... Tak, bo tam wycofać freony i sprawa załatwiona. Nie? Tak, ale też kiedyś, też miałem dyskusję kiedyś na kole libertariańskiej na ten temat, bo chodzi o to, że na przykład z freonami była taka akcja, że wszystkie kraje podpisały umowę. Mhm. 200 krajów podpisało umowę, bo jak gdyby straty, ryzyka były po prostu tak ewidentne, tak, że jeśli nie zostanie to zrobione, no to ludzie będą musieli zakładać krem, wychodząc za każdym razem z domu, a połowa roślin może stracić zdolności produkcyjne. Tak. Więc jak gdyby to było tak, że jak gdyby nie było praktycznie skutki, tak. Same benefity i sam jak gdyby skala benefitów była po prostu tak ogromna, nie? I jak miałem dyskusję na kolei brytyjskiej, tutaj była taka teza, że jak jacyś producenci by się wyłamywali z tego, to można ich pociągnąć do sądu na zasadzie ochrony własności, wolności i tak dalej. Natomiast z globalnym ociepleniem problem jest taki, że mamy tu nierównomierny ten rozwój. Zbyt skomplikowane, niepewne. Tak, zbyt skomplikowane, zbyt niepewne. Mamy też kraje, zdaje się, nie wiem, w różnych modelach, ja tego dokładnie nie śledziłem, ale wydawało mi się nawet, że Polska jest krajem, gdzie na tej mapie strat to tam chyba minimalne zyski ma z globalnego ocieplenia, z tego co kojarzę. Też znowu pytanie, jak je mierzyć, tak? Jak zrównywać ludzi. No nie no, ale Szczecin byłby pod wodą, nie? Tam na przykład, ja rozumiem jeszcze na przykład rachunek zyski strat, na przykład Holendrzy chcą zbudować wielką tą europejską tamę, żeby właśnie zrobić z Morza Północnego tak naprawdę, no i Bałtyckiego. Bałtyckie już jest praktycznie zamknięte, ale już kompletnie jezioro, dwa jeziora między Norwegią tam i Anglią, jedno i na kanale La Manche drugie, Holendrzy trochę tam, Niemcy też się w to angażują, no bo przenosiny tych wszystkich miast byłoby dużo droższe niż zbudowanie tej tamy. Ale to jest projekt, to jest właśnie sprowadzanie z gigantycznego problemu do małego problemu, nie? Do jego cząstki. Tu jest takie pytanie, co pan myśli o Toma Piketty'im? No, bardzo młody ekonomista, bardzo nie austriacki. Rozumiem, że chodzi o jego analizy, zapewne te najsłynniejsze dotyczące kapitału, tej książki o kapitale, chociaż nie tylko, bo nie tylko o tym pisał. To jest taki ekonomista, który mocno wchodzi w kwestie normatywne też, tak. Ale kapitał w XXI wieku, ta jego książka, ona się opiera na pewnej tezie pozytywnej, mówiącej o tym, że będzie tendencja do akumulacji. Ja widziałem swego czasu różne analizy na ten temat. Mi się podobała taka jedna analiza, którą zrobił student ekonomii w ogóle. Rogli się chyba czyta jego nazwisko, gdzie on... Bo chodzi o to, że Piketty dla pewnego trendu, dla pewnego kraju tak naprawdę, czy dla pewnej grupy,
pokazał, że istnieje tendencja do akumulacji kapitału większej, pogłębiania się nierówności, nie? Ale niektórzy nawet kwestionują dane, które zebrał, bo zbierał je z różnych źródeł i jak gdyby te korekty danych, które robił, no tam jest po prostu spora doza niepewności przy tych danych, którymi się posługiwał w skali kilkudziesięciu lat. Więc można do tego wysunąć wątpliwości, ale Lowney po prostu wziął jego dane i pokazał, że ta akumulacja, ona się wiąże z konkretnym rynkiem, rynkiem nieruchomości. I jak się wyłączy rynek nieruchomości z tej analizy, to okazuje się, że tej tendencji do akumulacji bogactwa nie widać, natomiast ona się manifestuje tylko w konkretnych aktywach, w tym rynku nieruchomości, więc wydaje się, że nie jest jakieś immanentne prawo makroekonomiczne, tylko raczej to jest coś, co siedzi, co jest przypięte. Tak, ono jest przypięte, tak. Ono jest coś z rynkiem nieruchomości nie tak. I teraz można rozmawiać na różne kwestie, jak prawda wygląda rynek nieruchomości, jak wyglądają te zoning laws, jak wygląda kwestia na przykład kredytowania, jak system bankowy, tak, system bankowy, jak na to wpływa i tak dalej. Więc wtedy ta dyskusja staje się trochę mniej na zasadzie, że bo Piketty trochę to przedstawiał tak, jak Marx miał tendencję do tego, że są pewne globalne prawa dotyczące systemu wartości, które pchają nas i są immanentnie wszędzie, w wszystkich aspektach życia gospodarczego. A tutaj i trochę Piketty chciał pokazać, że zawsze ta tendencja do stopy zwrotu jest, żeby była większa niż generalnie wzrostu, że ta akumulacja musi występować. Natomiast wydaje się, że jak się głębiej nad tym pochylić, to potem się okaże, że to nie jest do końca tak. Zresztą później po publikacji tej książki sam Piketty też mówił, no w sumie te nierówności dochodowe to chyba faktycznie gdzieś tam empirycznie, głównie nie od strony tego, że kapitał się sam akumuluje, tylko od tego, że są na przykład CEO bogaci, że są system kompensacji wysoki dla zarządów i tak dalej, a pensje zarządów to nie jest stopa zwrotu tak naprawdę, tylko to jest po prostu też płaca, nie? I tak dalej. Swoją drogą taka mały komentarz sobie pozwolę. W ogóle jeśli jeżeli ktoś by potraktował właśnie Pikettiego, że to są pewne prawa mówiące o tym, że jest tendencja do akumulacji kapitału, to jest niezły argument w obronie otwartych funduszy emerytalnych. Bo to oznacza, że otwarte fundusze emerytalne będą generować wyższe stopy zwrotu niż pensje, niż emerytury wypłacane przez ZUS. Notabene, bo jak on twierdzi, że R jest większe niż G. No możliwe. Jest tutaj jeszcze taka rozkmina dotycząca definicji działania racjonalnego, tylko niestety nie wiem, w którym momencie to padło i czy to było to szerokie rozumienie racjonalności, czy to wąskie. I tutaj jest tylko, domniemuję, że chyba tego te szerokie, bo jest, jeżeli przyjmiemy taki opis, to nie mamy usprawiedliwienia, żeby w ogóle ingerować w rynek, bo nie mamy żadnego kryterium oceny korzyści. Może to o to chodziło? No tak, to znaczy Austriacy w ogóle też mają taką historię w ekonomii. Się pojawiła, była kiedyś taka branża modna bardzo w pierwszej połowie XX wieku, ekonomia dobrobytu ona się nazywała, welfare economics, która się właśnie starała jak gdyby naukowo, tak wręcz scjentystycznie znaleźć takie stricte naukowe metody pomiaru dobrobytu do tego stopnia, żeby stwierdzić, o, wprowadzenie takiego rozwiązania bądź zlikwidowanie takiego rozwiązania przyniesie dobrobyt społeczny i ten dobrobyt społeczny będzie większy. W ogóle przy rozważaniach ekonomicznych, które tutaj też prowadziliśmy, to immanentnie gdzieś tam się przewijała zawsze ten schemat tego dobrobytu społecznego, ale jak chcemy podejść tak scjentystycznie do tego, to się potem okazuje, że nie ma czegoś takiego jak miara dobrobytu społecznego i po prostu wchodzi nieuchronnie wtedy ten normatywny aspekt, wchodzą właśnie te kwestie aksjologiczne dotyczące tego, czy jakieś rozwiązania należy wprowadzić, czy nie. I tutaj, jak rozumiem, ten komentarz jest taki, że właśnie nie mamy takiego aparatu poznawczego naukowego, który pozwalałby dokonać nam takiego wyboru, czy wskazać na ten, czy inny wybór, ale trzeba sobie też zdać sprawę, że konkluzja jest trochę nihilistyczna dla każdej perspektywy wtedy. Znaczy nihilistyczna w tym sensie, że naukowo nie dojdziemy w sumie, nie dojdziemy definitywnie, finalnie, tak jak 2 plus 2 równa się 4, nie dojdziemy tutaj do tego, które rozwiązanie na pewno jest lepsze, a które nie, tylko trzeba z otwartą przyłbicą powiedzieć fair wobec wszystkich, że po prostu prędzej czy później rozbijemy się o jakiś system wartości. Oczywiście to nie jest aż tak skrajnie jak przy dyskusjach o aborcji, gdzie dyskusja o aborcji to jest książkowy przykład, gdzie mamy po prostu kolizję systemów wartości. I tam dyskusja tak naprawdę logiczna, ona ma bardzo mało, czy w ogóle dyskusja naukowa ma bardzo mało przestrzeń. Jasne, można tam wrzucić argumenty, kiedy życie się zaczyna, więc trochę tam nauki można nawciskać, ale zasadniczo jest zawsze kolizja jednego systemu wartości z drugim systemem wartości.
W kwestiach gospodarczych jest też tak trochę, że w pewnym momencie się rozbijamy tą aksjologię. Jeden system wartości kontra drugi system wartości, ale jednak w jakimś stopniu to posiłkowanie się analizą stricte naukową jest, no bo jest kwestia próby przynajmniej rozważania tego, co jest mniej lub bardziej kosztowne albo co powoduje takie bądź nie inne efekty i możemy na przykład mierzyć bądź empirycznie patrzeć, zgadzać się, nie zgadzać, o, takie efekty tu wystąpiły, a tu nie wystąpiły, tak? Więc te spektrum do dyskusji jest zdecydowanie szersze. No, ewentualnie można powiedzieć, że te systemy wartości gdzieś tam na ekonomię oddziałują na takiej zasadzie, że są na przykład mierniki szczęścia życia w jakimś kraju, że są te tak zwane, ten gazeta Monocle, co jak została przyjęta przez Japończyków, to tam nagle się okazało, że cały świat marzy tylko, żeby mieszkać w Fukuoce i Nagoi i Osace, ale zasadniczo magazyn był legitny i to skutkowało tym, że była Kopenhaga, Sydney, Melbourne, Amsterdam i tak dalej. No ale ktoś zawsze może powiedzieć, że woli mieszkać w miejscu nieco bardziej nieprzyjemnym, ale jeszcze więcej można zarobić albo coś w tym stylu, jakiś Dallas czy Houston, chociaż są nieprzyjemne, bo upał i wszędzie trzeba samochodem, bo nie ma chodników czy coś, jak to w Ameryce. No te, to... pomiary szczęścia, przepraszam, że wchodzę w słowo, te pomiary szczęścia są bardziej subiektywne niż PKB per capita nawet, tak naprawdę. Tak, więc... tak, jeszcze bardziej, właśnie, czy inflacja, czy... Ale no nie są, ale dobrze, że są, tak? Znaczy one coś tam mówią, więc ja się cieszę, że one są, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to ma swoje ograniczenia, tak jak nóż ma swoje ograniczenia w jedzeniu zupy, no. Tak, tak, dokładnie. Tutaj miałem zaznaczone kolejne pytanie, ale mi uciekło, bo się przesuwa ten czat czasami. Momencik. Więc może w tym czasie spytam, co pan sądzi o tym, jak Dlaczego PiS cały czas unika rozmowy o inflacji, cały czas właśnie o tym PKB mówi, cały czas na zasadzie, że to jest ich cudotwórstwo, a nie nadrabianie zaległości z Europą Zachodnią. Dlatego, że na przykład nawet Hiszpania, nawet generał Franco w latach 50. zaczął eksperymentować z wolnym rynkiem trochę, a my, no wiadomo, dopiero 40 lat później. Więc nadrabianie zaległości, no widać wyraźnie, że ten słupek tych 5% czy tam potem już 3,5 powiedzmy rocznie, no to jest właśnie to, co oni mieli wtedy, więc my tylko równamy do takiego poziomu, że prawdopodobnie skończy się na tym, co w międzywojniu, że będziemy trochę bogatsi od Rumunii i trochę biedniejsi niż Hiszpania, czyli dokładnie to samo, co w międzywojniu, tak to się skończy, tylko różnica będzie mniejsza, bo na razie jest nadal wielka. Więc co pan sądzi o tym nieustannym odwoływaniu się do PKB przy jednoczesnym, kompletnym unikaniu rozmowy o inflacji? No, nie wiem, czy tutaj mogę cokolwiek dodać od siebie, to sam pan wie, no, dlaczego politycy nie rozmawiają na pewne tematy? No, bo nie lubią, albo nie jest to im na rękę po prostu, a wolą eksponować inne. Myślę, że to zamyka temat tak naprawdę. Kurczę, to miał być na ten czas, żebym znalazł to na pytanie. Może rozwinie. Albo sam sobie jakieś zadam, albo sam wybiorę jakieś. A, na przykład, co pana szczególnie zdenerwowało w moich poglądach? O, może coś takiego. Nie zdenerwowało akurat w pana poglądach. Mogę powiedzieć, no tak mi się przypomniało, bo pan mówił w tym klipie, trochę zestawiając Keynesa i Hayeka ze sobą, że Hayek na przykład nie był takim, jak niektórzy, nie wiem, czy w tej książce Łopszota nawet tak nie jest, że on nie był takim likwidacjonistą na zasadzie takiej, żeby nic nie robić, niech to wszystko popankrutuje w trakcie wielkiego kryzysu. On nawet miał taki moment, w którym pisał, że jest pakiet stymulacji dopuszczalny w pewnym zakresie, w momencie wystąpienia tak zwanej wtórnej depresji, jak gdyby, czy jak jest ta pierwsza fala kryzysu, to nie ma na sobie... Ale to nie jest na zasadzie za późno i za mało? Znaczy ja bym powiedział, że niewłaściwe miejsce, bo oczywiście, że coś należało zrobić w wielkim kryzysie, ale nie w tych kierunkach, których robiono, ja bym to tak zinterpretował.
Natomiast no wiadomo, że Keynes był zdecydowanie większym zwolennikiem jak gdyby zwiększenia tych wydatków. Natomiast nie można twierdzić, czasami się Hayekowi taką nalepkę daje, że tutaj nic już, on mówi, żeby nic nie robić, odczepić się i dać sobie święty spokój. No ale tak jak rozmawialiśmy już, wielki kryzys to jest taki specyficzny okres. Można to tak interpretować, że jeżeli dopiero we wtórnej depresji, no to już jesteśmy wszyscy nieżywi, nie? Na tej zasadzie, chociaż no coś tam... O, tu jest to pytanie, gdzie funkcjonuje austriacka szkoła ekonomii, bo jak na uczelniach. Na uczelniach. Czasem się złośliwie mówi, że nawet Austria coś nie za bardzo z tą austriacką szkołą ekonomii się bawi, że świat raczej się przemieszcza od manewrowania pieniędzmi Friedmanowego do manewrowania właśnie stymulusami Keynesowego. Ja bym powiedział, że w ogóle to jest jak gdyby jakaś analiza akademicka i w tej chwili bym powiedział, że ja wiem, że taka jest tendencja do tego, żeby mówić, że historia gospodarcza jest pisana przez keynesistów, monetarystów, takie historie. Natomiast bym powiedział, że jednak świat polityczny, gdzieś tam świat władzy, on funkcjonuje według swoich jakichś algorytmów, które nie są, mimo że my doczepiamy im metki konkretne, które nie są bezpośrednio przekładalne z tego, co się dzieje na uczelni. Jeżeli pytanie brzmiało, gdzie funkcjonuje, albo szerzej bym to pytanie zinterpretował, czyli jaka jest rola ASE, albo co możemy jakiegoś pozytywnego powiedzieć, to bym powiedział, że no to jest jakiś nurt intelektualny, który ewoluował, miał swoją ogromną rolę w rozwoju ekonomii generalnie, bo ta ekonomia, której nauczamy dzisiaj, ona jest produktem wczesnych Austriaków między innymi. Ten wkład ich trudno tutaj kwestionować. Zresztą tak jak pan mówił, ta szkoła była nazywana w Polsce szkołą psychologiczną i nie tylko w Polsce, nie do końca chyba dobry termin, ale tak była nazywana. I wtedy ogromny wpływ miała na kształtowanie się myśli ekonomicznej. Natomiast rozumiem, że, bo to pytanie trochę funkcjonuje w zasadzie takiej, że jest szkoła austriacka, ona pewnie ma swoje postulaty normatywne, polityczne i teraz gdzie one są wprowadzane, ale to jest jak gdyby błąd w tym, na który już zwracałem uwagę wcześniej. Nie ma czegoś takiego jak postulaty szkoły austriackiej normatywne, że ma coś być zrealizowane. Ja wiem, że wielu Austriaków jednocześnie przedstawia program pozytywny politycznie, w swojej publicystyce zwłaszcza, który bywa radykalny, ale ja bym jednak właśnie bardzo chętnie trzymał to odcięte, tak, od te postulaty normatywne trzymałbym z daleka, bo jak rozmawiamy o polityce, to o wielu rzeczach naraz zaczynamy rozmawiać. Zaczynamy rozmawiać o tym, czy coś można wprowadzić, zaczynamy rozmawiać o kolizji, o pewnych kosztach, jak te koszty rozkładać, kto powinien je ponosić, a kto nie. Tak jak się mówi, tak jak gdy zaczynamy rozmawiać o reformach, na przykład reforma systemu emerytalnego albo reforma edukacji, takie rzeczy, tak? Czy prowadzić od razu, czy za jakiś czas, czy w ogóle wprowadzać, tak? No to są takie rzeczy, które już nie są stricte teorią ekonomii i powiedziałbym, że ASE sobie funkcjonuje, czy ludzie, których się uważa za Austriaków, notabene niektórzy się uważają, a inni uważają, że oni nie są Austriakami, to też się zdarza. Ja mam zresztą kolegów w Polsce, którzy twierdzą, że ja już Austriakiem nie jestem, więc a propos takich humorystycznych aspektów, więc jak gdyby klasyfikowanie siebie do określonej tradycji bądź nie, to jest też trochę umowna sprawa i ta tradycja dzisiaj na przykład zupełnie wygląda inaczej niż wyglądała 50 i 100 lat temu, a gdzie funkcjonuje, no są ekonomiści, którzy uważają się za przedstawicieli szkoły austriackiej i robią takie rzeczy w duchu szkoły austriackiej tej niedawnej i tej sprzed kilkudziesięciu lat i sobie piszą jakieś analizy, które są wartościowe, tak, więc pytanie, gdzie funkcjonuje, to zupełnie serio odpowiedź, że na uczelni. Na koniec jeszcze takie pytanie, ja się do tego dołączę, bo czasami mamy do czynienia z taką ciekawą sytuacją, że mamy dany przykład wielkiego skoku ekonomicznego jakiegoś niewielkiego kraju, na przykład Irlandii albo Singapuru, który wynika raczej z tego, że jest to kraj niewielki, więc wystarczy, że Microsoft przyjedzie i chce pracowników z językiem angielskim, albo no jak mamy kraj, który jest de facto jednym wielkim portem morskim, no to wystarczy, że tych kontenerów będzie tyle, co trzeba i odpowiednie przepisy. I później te budowanie nowej Irlandii, nowego Singapuru w Polsce, gdzie my mamy no bagaż tych 40 milionów prawie ludzi i tej prowincji i to wszystko jest taki
u gór, prawda, w porównaniu z takim prostym tutaj wyjaśnieniem sprawy. Co pan sądzi o tych takich prostych skokach właśnie bazujących na niewielkiej skali gospodarki, bo też jeszcze Estonia czasem się podłącza i coś tam, jakieś estońskie rozwiązania, Estonia ma mniej mieszkańców niż Warszawa, więc... Nie, prawdę powiedziawszy nie wiem, co mam sądzić, bo takie pytanie, co sądzę o wielkim skoku, nie zajmowałem się nim, nie analizowałem, więc co będę się wypowiadał, nie czuję, żebym miał coś mądrego w tej kwestii do powiedzenia, więc proszę mi wybaczyć, pytający mam nadzieję, że mi wybaczy. Dobrze, no to ten efekt skali, nie? O ten efekt skali. Aha, że efekt skali. No tak, ale to pan w zasadzie, znaczy też jak gdyby, ponieważ pan powiedział, że tak bywa, tak? I na przykład to tak samo Hongkong czy Singapur, jak się często podaje jako pewne pozytywne przykłady, no to pytanie, na ile to jest skalowalne na inne kraje, na przykład na całą Polskę, albo na całe Niemcy, albo na całe Stany Zjednoczone jeszcze na dodatek. No oczywiście nie, bo to jest specyficzne, to jest jakaś mikrosytuacja, tak? Zresztą tam są pewne benefity, a pewne ogromne problemy. Na przykład Hongkong się mierzy z ogromnymi problemami wiążącymi się z rynkiem nieruchomości, prawda, że po prostu no, tam jest tak, to jest tak bogate miejsce w tym znaczeniu, że opłaca się migracja dla biednych migrantów, no że oni tam faktycznie warunki mieszkaniowe, no tam są naprawdę, no są o tym dokumenty, można sobie zobaczyć, tak, że ta presja napływu, no wynikająca z tego, że to jest to mały kraj, a jednocześnie kraj bogaty. No, w Singapurze to sprzątacze z Filipin czasem lądują na balkonach i z nich spadają, także tam są różne wesołe rzeczy się dzieją w Singapurze. Nie tylko $500 za wyrzucenie papierka na ulicę, także są inne wesołe rzeczy, oczywiście żartuję. No dobrze, w takim razie to by było ostatnie pytanie. Tutaj widzowie zadowoleni, o, żeby nie było, że jestem pustosłowny, jak mówią Rosjanie. Super, cieszę się. Więc tak, też się cieszę, miło, że pan zaproponował i myślę, że jakiś inny temat, na przykład właśnie wielkiego kryzysu, to by było ciekawe, bo ja co prawda jestem raczej nowożytnikiem, ale trochę się tym interesowałem, więc też byłem ciekaw, jak na to patrzy wolnorynkowy ekonomista. Więc dziękuję jeszcze raz za inicjatywę odezwania się do nas i dziękuję. Via Paweł Skała-Pienkoś, i bo do mnie ja rzeczywiście nie odbieram telefonów, których nie znam, zwłaszcza jak się często powtarzają, to wtedy po prostu myślę, że to bank, nie? Albo jakieś nowe pakiety atrakcyjne niezmiernie. Znaczy ja już dzwoniłem, jak już był zakomunikowany, bo nie mieliśmy do pana numeru. Aha, racja, mi się zapomniało, rzeczywiście. Ja po prostu, bo wie pan, że ja próbowałem do pana dzwonić na jeden z tych bankowych numerów. Dobra, nieważne, mi się po prostu to teraz... No bo Paweł mi powiedział, że pan się już ze mną komunikował, a to właśnie było to. Dobra, nieważne. Wszystko fajnie. Dziękuję bardzo i dzięki za wystąpienie u mnie. Dziękuję bardzo. Bardzo miło było. Dziękuję.